Bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Panu Doroszowi dziękuję za zaproszenie. Ja tu jestem w tej bibliotece po raz chyba drugi. Pani Surowaniec jest dowodem na to, że działaczki ruchu narodowego są ładniejsze niż działaczki ruchu międzynarodowego. Także nie powinniśmy z tego powodu popadać w żadne kompleksy. Przeciwnie, powinniśmy być dumni. Proszę Państwa, proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos. Ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Jeśli ktoś tam potem będzie jeszcze zainteresowany książkami, to oczywiście bardzo proszę. Tematem mojego wystąpienia, tak jak zresztą to było sygnalizowane na afiszu, jest Polska przed wyborami, bo mamy rok wyborczy. Jedne wybory już się odbyły, to znaczy w maju odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, które były przez wiele ugrupowań politycznych pomyślane jako taki test przed jesiennymi wyborami, bo te wydają się ważne czy ważniejsze, choćby z tego powodu, że Parlament Europejski no, jest takim kwiatkiem do kożucha. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska forsuje wszędzie aż do przesady demokrację, ale u siebie ją dozuje bardzo oszczędnie. Widocznie wiedzą, co jest dobre, a co nie. Wśród organów Unii Europejskiej jedynie Parlament Europejski ma legitymację demokratyczną, to znaczy pochodzi z powszechnego głosowania, ale właśnie on nie ma władzy. Władzę realną, uprawnienia stanowiące mają organy, które nie pochodzą z głosowania, tylko z kooptacji. Także zupełnie na innej zasadzie są rekrutowane. No i ten Parlament Europejski, tam ci deputowani mogą wygłaszać dwuminutowe gniewne przemówienia. To co w takim dwuminutowym gniewnym przemówieniu można powiedzieć? Precz, niech żyje, prawda? I już. A tam jeszcze swoimi słowami. Więc tylko pieniądze są prawdziwe w tym wszystkim, więc to jasne. Proszę zwrócić uwagę, że ugrupowania te, które są, zajmują centrum politycznej sceny, wysłały do Parlamentu Europejskiego tak zwanych byłych ludzi. To znaczy ludzi, którzy tam już się opatrzyli albo tamtego, no lepiej było ich tam wycofać gdzieś na peryferię, żeby zniknęli z krajowej sceny politycznej. No a tutaj jest odwrotnie. W wyborach do Sejmu i Senatu jest odwrotnie. Tu nie byłych ludzi się wysuwa, tylko aktualnych. No i wkroczyliśmy właśnie w drugi etap kampanii wyborczej, bo 3 września zakończyła się rejestracja list wyborczych. 5 komitetów zarejestrowało listy wyborcze we wszystkich okręgach, a dzisiaj wylosowali numery. No i Polskie Stronnictwo Ludowe wylosowało numer 1, będzie otwierało listę. Drugi numer uzyskała Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z satelitami. Trzeci numer uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej z sodomitami, to jest też koalicja taka. Czwarty numer uzyskała Konfederacja Wolność i Niepodległość i numer 5, och Boże, numer 5 uzyskał, proszę, Koalicja Obywatelska, czyli Obóz Zdrady i Zaprzaństwa. Obóz Zdrady i Zaprzaństwa. Proszę Państwa, no i 13 października odbędą się wybory. Teraz rozpoczął się po 3 września, rozpoczął się Festiwal Obietnic. Pan Jarosław Kaczyński chyba przelicytował wszystkich. Bardzo trudno będzie go przelicytować, bo naobiecywał tam wiele rzeczy. Ja się do tego odniosę w dalszej części. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wielu kandydatów traktuje te wybory jako wstęp do takiego błogostanu, jakby się im udało jeszcze dostać do Sejmu, do takiego błogostanu, 4 lata takie fajne i tego. To jest prawda,
Ale z drugiej strony już nowy Sejm, jak tylko zostanie wybrany, jak się tylko ukonstytuuje, bo tutaj pewien poślizg też chyba nastąpi, to będzie musiał zmierzyć się z bardzo poważnymi problemami, właściwie z kilkoma zagrożeniami, które tutaj wiszą nad naszym państwem, a nawet nad naszym narodem. I pierwszym takim zagrożeniem są prawdopodobne skutki amerykańskiej ustawy 467J. Ona wprawdzie bezpośrednio Polski nie dotyczy, bo to jest ustawa amerykańska i ona rodzi zobowiązania przede wszystkim wobec rządu amerykańskiego, ale jej sens prawny polega na tym, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek do pilnowania, żeby Polska zadośćuczyniła żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. I żebyśmy tutaj nie sądzili, że to jest tylko taki obowiązek na papierze, takie zobowiązanie na papierze, no to ustawa rodzi taki skutek, między innymi zobowiązuje sekretarza stanu pana Mike'a Pompeo do tego, żeby corocznie składał kongresowi sprawozdania z tego, jak tam Polska się wywiązuje z tej sprawy. I jak kongres na to zareaguje, pierwsze takie sprawozdanie, pierwszy taki raport pan Pompeo będzie musiał już w październiku złożyć, bo to właśnie 18 miesięcy minęło od uchwalenia tej ustawy. No i tam pewnie coś napisze. A jak kongres zareaguje na ten raport, no to już możemy się domyślać, choćby z tego, że na kilka dni przed nieudaną wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie 88 senatorów na 100, senat liczy 100 senatorów, a to 88, podpisało się pod listem skierowanym do sekretarza stanu, właśnie pana Pompeo, z takim postulatem, z takim życzeniem, żeby on zastosował wobec Polski śmiałe kroki. No co to za śmiałe kroki będą, to tego się dowiemy w stosownym czasie, ale no śmiałe kroki to nie trudno się domyślić, co mieli na myśli senatorowie, dlatego że pan Pompeo był w Warszawie 14 lutego tego roku na konferencji bliskowschodniej. I podczas tej konferencji ofuknął naszych dygnitarzy, żeby przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem, które by tym żydowskim roszczeniom całkowicie bezpodstawnym nadało pozory legalności, bo w takim kierunku idą naciski na polskie władze. Wyjaśnię to, żeby tutaj Państwo mieli całkowitą jasność, o co chodzi. Te roszczenia dotyczą tak zwanej własności bezdziedzicznej, to znaczy takiej, do której nie pretendują żadni legalni spadkobiercy. Żadni legalni spadkobiercy, no bo ich nie ma. I na całym świecie, jeszcze od czasów starożytnego Rzymu, obowiązuje zasada i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce też, i w innych krajach też, że własność bezdziedziczna przypada państwu, którego ten zmarły właściciel był obywatelem. I to w Stanach Zjednoczonych taka zasada obowiązuje i w Polsce. Tymczasem władze Stanów Zjednoczonych, sądzę, że pod naciskiem lobby żydowskiego, które jest dosyć wpływowe w Ameryce, chcą zmusić Polskę, żeby Polska od tej zasady odeszła. I żeby na zasadzie właściwie narodowej przekazała ogromną część własności w Polsce. Jaką część? Proszę Państwa, w styczniu ubiegłego roku do Ministerstwa Sprawiedliwości dotarł list Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, to jest taka największe przedsiębiorstwo przemysłu Holokaustu, którym ta światowa organizacja odnosiła się do projektu ustawy reprywatyzacyjnej, nad którą, ustawy takiej restytucyjnej, na którą trwały prace w Ministerstwie Sprawiedliwości,
ale przy okazji, poza tymi uwagami, jakie do tej konkretnej ustawy ta Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wniosła, to jeszcze tam został dokonany szacunkowa wartość tych roszczeń. Została przedstawiona szacunkowa wartość tych roszczeń nawet do 1 biliona złotych. 1 bilion złotych to jest 1 000 miliardów złotych i to w przeliczeniu na dolary to jest około 300 miliardów dolarów. Żeby tu mieć jasność, żeby do czegoś to porównać, czy to jest duża suma, czy nieduża, wszystkie, całe rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego to jest około 10, nie więcej jak 10 miliardów dolarów, a tu mamy do czynienia z 300 miliardami, więc to jest suma bardzo duża. I jest oczywiste, że tak wielkiej sumy, bo to jest prawie 3-krotna wartość rocznego budżetu państwa polskiego. Jest oczywiste w związku z tym, że tak wielkiej sumy w gotówce Polska nie byłaby w stanie wygenerować, nawet w transzach, bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by pociągnęła za sobą inne katastrofy. Zatem jeśli te roszczenia miałyby być zrealizowane, to musiałyby zostać zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach, no bo to inaczej się nie da. A więc pytanie, czy wystarczyłyby zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby Lasów Państwowych, być może udziały w spółkach Skarbu Państwa, być może właśnie rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego, które zmieniłyby właściciela. No i być może, że to by wszystko nie wystarczyło, że trzeba by to było uzupełniać innymi nieruchomościami. To mniej więcej na tej samej zasadzie, jak przed wojną jeszcze Franciszek Fischer kiedyś powiedział, że nie będzie w Polsce dobrze, dopóki się nie rozstrzela 700 tysięcy łajdaków. No, wszyscy słuchacze byli pod wrażeniem rozmachu tego programu i w ogóle radykalizmu, ale jeden podniósł zastrzeżenie, mówi: panie Franciszku, no może nie być aż tylu łajdaków. A on mówi: to nic nie szkodzi, w razie czego dobierzemy z uczciwych. No więc tutaj też będziemy dobierać z tych nieruchomości. Także jest to ryzyko bardzo poważne, które się zbliża, że gdyby te roszczenia, gdyby Polska została zmuszona do zrealizowania tych roszczeń, to oznaczałoby, że środowiska żydowskie, bo tu pretendentów będzie więcej niż jeden, środowiska żydowskie uzyskałyby na terenie Polski, przecież nieruchomości nie da się wywieźć, majątek ogromnej wartości. To znaczy, że no może nie z dnia na dzień, ale w każdym razie bardzo szybko uzyskałyby dominującą pozycję ekonomiczną, a która by się przełożyła na dominującą pozycję społeczną, na dominującą pozycję polityczną. Krótko mówiąc, mielibyśmy szlachtę. A to oznacza, że naród polski we własnym kraju zostałby zepchnięty do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kategorię stanowiliby kolaboranci, a reszta trzecią. Dlatego uważam, że to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad narodem polskim od 1939 roku. Jaka jest reakcja władz polskich na to zagrożenie? Nie tylko obozu rządowego, ale i nieprzejednanej opozycji. Tą reakcją jest milczenie. Tą reakcją jest brak reakcji. A nawet gorzej niż brak reakcji, bo o tym, jaki jest stosunek do tej sprawy, mogliśmy się przekonać 19 lipca tego roku, a więc całkiem niedawno, kiedy to w Sejmie został poddany pod głosowanie projekt ustawy antyroszczeniowej autorstwa pana posła Rzymkowskiego. No i co się stało z tą ustawą? Została odrzucona głosami Prawa i Sprawiedliwości. Tylko troje posłów się wyłamało z całego klubu. Głosowali za dalszym procedowaniem tej ustawy. Natomiast cały klub, poza tymi trzema osobami, głosował za odrzuceniem. Obóz zdrady i zaprzaństwa, czyli nieprzejednana opozycja, wstrzymała się od głosu.
co praktycznie się sprowadza do tego, tak jakby głosowała za odrzuceniem. Z tym, że to jest jeszcze nawet gorzej. Dlatego, że nieprzejednana opozycja pokazała w tym głosowaniu, że w tak ważnej sprawie nie ma zdania. No bo jak ktoś się wstrzymuje od głosu, to znaczy nie wie, czy poprzeć, czy nie poprzeć, nie ma zdania. No gdybyśmy, to w moim przekonaniu tak, takie stanowisko dyskwalifikuje tych ludzi jako posłów. Dlatego, że gdybyśmy konia spytali, co na ten temat sądzi, to on też by nie miał zdania. No ale nie ma żadnego powodu, żeby konia wybierać do Sejmu, prawda, na prawodawcę. Więc to tak wygląda. Tylko część klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, część klubu Kukiz 15 i posłowie, którzy w tej chwili są na listach Konfederacji, ten projekt poparli. Także widzimy, że znikoma mniejszość chciała przynajmniej odwrócić to zagrożenie albo wstrzymać. Bo proszę Państwa, no, najciekawsze jest i najzabawniejsze może postawa pana posła Rzymkowskiego, autora tej ustawy. On najpierw pojechał z tą ustawą do Waszyngtonu, sfotografował się na tle Białego Domu, co on tu Amerykanom pokaże, no ale jak przyszło co do czego, to zakrzątnął się, żeby się znaleźć na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. No i został przyjęty, ale nie za darmo, bo musiał złożyć coś w rodzaju samokrytyki. Odciął się od tej ustawy, stwierdził, że ona jest niepotrzebna i że właściwie wszystko jest w jak najlepszym porządku. No takie zapłacił wpisowe. To jest ilustracja tego, w jakim kierunku, przykład zachowania naszych władz państwowych w tej sprawie, w sprawie największego zagrożenia, powiadam, jakie zawisło nad narodem polskim i państwem. Proszę Państwa, ja też napisałem projekt takiej ustawy, tylko że krótszej niż pan poseł Rzymkowski, więc przedstawię go Państwu tutaj z pamięci. Ona się składa tylko z trzech krótkich artykułów, bo ja uważam, że im krótsza ustawa, tym lepsza. Na przykład, kiedy w 1991 roku była dyskutowana sprawa ustawy antyaborcyjnej, to ja też opracowałem projekt takiej ustawy składający się z jednego zdania. Z jednego zdania, dodatkowego paragrafu do artykułu 148 kodeksu karnego, który mówi, kto zabija człowieka, to podlega tam karze i tak dalej, dożywotniego więzienia nawet. I ten dodatkowy paragraf do artykułu 148 brzmiał następująco. W razie zabójstwa dziecka jeszcze nieurodzonego, sąd może podżegacza uwolnić od kary. Kropka. To była ustawa bardzo surowa z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo humanitarna. Dlaczego bardzo surowa? No dlatego, że aborcja została uznana za dzieciobójstwo, za zabójstwo człowieka. No i tu kara by była taka dla wykonawcy, tak jakby się dopuścił zabójstwa człowieka, bez żadnego tam uprzywilejowania. Natomiast, i to był ten surowy akcent, natomiast humanitarny polegał na tym, żeby wyposażyć sędziego, żeby w konkretnej sprawie mógł właśnie uwolnić od kary podżegacza, to znaczy kogo? No matkę tego dziecka, która przecież sama sobie aborcji nie wykonuje, tylko ona namawia kogoś, więc z punktu widzenia prawnego jest podżegaczem. Ale dosyć często się zdarzają takie sytuacje, że ta kobieta jest do tego zmuszana przez swoje otoczenie, zaszczuwana czasami. No i ona się temu zaszczuwaniu poddaje. Więc oczywiście no, to jej tak całkiem nie usprawiedliwia, ale wymierzanie jej jeszcze w dodatku kary przez sąd, na przykład więzienia, moim zdaniem byłoby małpim okrucieństwem. I żeby umożliwić sądowi w konkretnych przypadkach odstąpienie od wymierzania kary, no wina jest, ale kary nie będzie, bo już i tak tam się wycierpiała ta kobieta. I to był ten akcent humanitarny, więc wracam do ustawy antyroszczeniowej.
Pierwszy artykuł tej ustawy brzmiał następująco, mojego autorstwa. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom żydowskim odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego brzmiał: obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi brzmiał następująco: kto wbrew zakazowi wynikającemu z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do realizacji roszczeń, o których mowa w artykule pierwszym, albo próbuje obejść wynikający z tego zakaz, podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. Artykuł 129 kodeksu karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. Ma brzmienie następujące: kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec państw trzecich albo organizacji międzynarodowej, działa wbrew interesom Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł trzeci tej mojej ustawy, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Proszę Państwa, po co ta ustawa? Ona by nie zabezpieczała Polski w sposób trwały przed tymi roszczeniami, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie. Pozwalałaby nam zyskać na czasie, dlatego że rząd miałby bardzo dobrą wymówkę, że nie może się wdawać w żadne negocjacje na ten temat, no bo to grozi 10 latami więzienia, więc to nie są żarty. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Trump będzie kandydował, to jasne. Były wiceprezydent Biden z Partii Demokratycznej będzie chyba jego głównym przeciwnikiem. No jeszcze tam inni będą, ale ci dwaj się zmierzą. Proszę Państwa, prezydent Trump w 2016 roku wygrał wybory między innymi dzięki głosom polskim. On nawet to zauważył. W Chicago będąc, tam podziękował za to poparcie Polonii Amerykańskiej i obiecał, że nas nie skrzywdzi. Polacy, ja was nie skrzywdzę. No a potem nas skrzywdził, podpisując tę ustawę. Jedna rzecz go trochę usprawiedliwia, bo on zdawał sobie sprawę z tego, co podpisuje, ale jedna rzecz go trochę usprawiedliwia, mianowicie całkowita bierność polskiego rządu. Rząd nawet nie pisnął słowem, kiedy trwały prace nad tą ustawą, nawet gorzej niż nie pisnął słowem, bo kiedy Polonia Amerykańska podjęła taką rozpaczliwą próbę lobbingu, żeby tę ustawę zablokować, to do Stanów Zjednoczonych przyjechał pan wiceminister Marek Magierowski, który obecnie jest ambasadorem w Izraelu, i odbył wiele rozmów z osobistościami polonijnymi. Po tych rozmowach, nie mówię, że wskutek tych rozmów, ale po tych rozmowach, te osobistości odwołały swój udział w konferencji w Waszyngtonie. Wcześniej tam zapowiadały swój udział. Ta konferencja miała być dwudniowa i była zresztą. Pierwszego dnia miało być sformułowane stanowisko polskie, to znaczy polskie zastrzeżenia do tej ustawy 447, a drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli przekazać te zastrzeżenia wszystkim 450 kongresmenom z Izby Reprezentantów, odwiedzając ich biura na Kapitolu i przekazując im na piśmie te zastrzeżenia. Na skutek tego, że znaczna część osobistości polonijnych po rozmowach z panem wiceministrem Magierowskim odwołała swój udział, no, konferencja się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia, po prostu zwizytowano tylko 300 biur kongresmenów na Kapitolu, a nie 450. Więc prezydent Trump, widząc, że polski rząd w ogóle zachowuje się tak, jakby to go nie obchodziło, no, podpisał ustawę. Bo niby dlaczego miałby się narażać wpływowemu lobby żydowskiemu? On zresztą jest bardzo taki wrażliwy na żydowskie naciski, chyba najbardziej wrażliwy spośród prezydentów, których sobie przypominam. No bo takie nawet wbrew wcześniejszemu stanowisku rządu Stanów Zjednoczonych
przeniósł ambasadę z Tel Awiwu, ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Tymczasem Stany Zjednoczone wcześniej, podobnie jak inne państwa, potwierdzały międzynarodowy status Jerozolimy. No a tu prezydent Trump, więc on jest bardzo wrażliwy na te naciski. Nie wiem dlaczego, ale to mniejsza z tym. Proszę państwa, więc to jest zagrożenie, z którym nowy Sejm będzie musiał się zmierzyć, i to natychmiast, bo jak mówię, 13 są wybory, a też w październiku sekretarz stanu będzie musiał złożyć kongresowi sprawozdanie. No i jak kongres zareaguje, to już wiemy mniej więcej z listu tych 88 senatorów, a nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła inne stanowisko niż większość w Senacie. Prawdopodobnie będzie takie. Co z tego wyniknie, na jakie Polska zostanie narażona naciski, no to jeszcze tego nie wiemy, ale te naciski mogą się pojawić. Takie naciski się pojawiły w swoim czasie, to znaczy w latach 90. wobec Szwajcarii. W szwajcarskich bankach były tak zwane martwe konta. To były konta europejskich Żydów, którzy zakładali sobie konta w bankach szwajcarskich, tam coś wpłacali, no i Niemcy ich wymordowali. I te konta były nieczynne, bo nikt się nie zgłaszał tam. Nikt nawet o nich nie wiedział, ale przedsiębiorstwo przemysłu Holokaustu z Nowego Jorku się dowiedziało i zażądało od szwajcarskiego rządu wypłacenia środków im. To nie przedstawiałem żadnego tytułu, że co, jaki oni mają prawo do tych pieniędzy. Nie, tylko że no, chcieli. Rząd szwajcarski początkowo odmawiał, powołując się na tajemnicę bankową i w ogóle na to, że oni nie przedstawiają żadnych uprawnień. Ale jak w miarę nasilania się presji z tamtej strony, dokonał rejestracji tych kont, ile pieniędzy tam było. Okazało się, że 1,5 miliarda dolarów, no ale odmówił. Wtedy rząd Stanów Zjednoczonych zagroził, że jeżeli Szwajcaria nie przekaże pieniędzy z tych martwych kont żydowskim organizacjom przemysłu Holokaustu, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie szwajcarskie aktywa na terenie Ameryki i państw sojuszniczych. No i wobec liczby tej presji rząd szwajcarski się ugał, ale został ukarany, musiał zapłacić nie 1,5 miliarda, tylko 15 miliardów dolarów i zapłacił. Dlatego, że straty, jakie by wynikły, czy mogłyby wyniknąć z powodu zamrożenia aktywów, byłyby jeszcze większe, więc dla świętego spokoju zapłacił. Ale to pokazuje, Polska jest znacznie bardziej wrażliwa niż Szwajcaria na takie naciski, więc to pokazuje, że sytuacja może być poważna. I ci kandydaci, którzy zostaną posłami w październiku, będą musieli się z tym zmierzyć. I jeśli państwo będziecie tam rozmawiać z jakimiś kandydatami, to warto ich przepytać, no co wy na ten temat sądzicie, jakie macie tutaj zdanie, bo powiadam, no, to nie tylko przyjemność jest bycia posłem, ale to wielka odpowiedzialność jest. I przed narodem, i przed przyszłymi pokoleniami, bo to naprawdę może być bardzo brzemienne w skutki. I to jest jedno zagrożenie, z którym ten nowy Sejm będzie musiał się zmierzyć. Drugie zagrożenie to są finanse publiczne, tkwi w finansach publicznych. No, ja powinienem się teraz cieszyć bardzo, po komunikacie pana premiera Morawieckiego, że przyszłoroczny budżet ma być zrównoważony. No powinienem się cieszyć, dlatego że jeszcze w 1992 roku napisałem projekt konstytucji, w którym właśnie umieściłem normę przewidującą zakaz uchwalania budżetu z deficytem i przewidującą karę na każdego, kto próbuje obejść ten zakaz, że byłby karany tak jak za kradzież z uchwałą. No, nic z tego nie wyszło. Między innymi dlatego, że mój projekt nie trafił do Komisji Konstytucyjnej, a to był warunek. Warunkiem było uzyskanie 50 podpisów parlamentarzystów, którzy by go poparli. Ja do wszystkich parlamentarzystów się zwróciłem,
przekazując im ten projekt konstytucji, ale nie udało mi się zdobyć poparcia 50, tylko chyba niecałych 30, bo większość oddawała mi, doczytywała do artykułu 12 tego projektu i oddawała mi z tym, że to nie podpisze. Artykuł 12 mówił, że Sejm się składa ze 120 posłów. Więc to wyjaśnia przyczyny tej niechęci. No i w nowej konstytucji z 1997 roku taka norma się nie znalazła. Ale z deklaracji pana premiera Morawieckiego, który się chwalił, że budżet będzie wreszcie zrównoważony, wynika, że on uważa, że budżet zrównoważony jest lepszy od budżetu z deficytem, także powinienem się cieszyć. Wprawdzie po 30 latach, ale no, coś tam się zmieniło. Z tym, że warto zajrzeć za kulisy tej równowagi budżetowej. Otóż ta równowaga została, no jeszcze nie wiemy, czy tam nie nastąpiły jakieś zmiany, ale ta równowaga została osiągnięta dzięki temu, że rząd postanowił zlikwidować otwarte fundusze emerytalne. To znaczy przekształcić je w indywidualne konta ubezpieczeniowe. Na tych kontach otwartych funduszy emerytalnych jest około 167 miliardów złotych. Rząd tego wszystkiego nie weźmie, to rzeczywiście ma w ciągu 2 lat przekształcić to w te indywidualne konta, ale przy okazji zainkasować 15-procentową opłatę przekształceniową, czyli 22 miliardy złotych. I to jest tajemnica zrównoważonego budżetu. Proszę Państwa, żeby tutaj, bo być może nie wszyscy Państwo pamiętacie, dlaczego deficyt budżetowy jest szkodliwy. Co to jest deficyt budżetowy? No to jest nadwyżka wydatków państwowych nad dochodami. Państwo musi tę nadwyżkę, znaczy tę różnicę musi jakoś pokryć, bo jak nie pokryje, no to będzie miał premier kocią muzykę pod oknami. Kiedyś byłem świadkiem takiej kociej muzyki. Przyjechali policjanci z całej Polski pod kancelarię premiera, to za rządów premiera Tuska było, żeby tam demonstrować. No i byli policjanci umundurowani i po cywilnemu stali pod kancelarią i skandowali: złodzieje! Złodzieje! Patrzyłem na to ze zdumieniem, dlatego że na całym świecie jest tak, że jak policjant widzi złodzieja, to go łapie. A tu żaden nawet nie drgnął. Więc widocznie skądś wiedzieli, że tych złodziei im nie wolno im chwytać i tylko głosem sygnalizowali ich obecność. Więc jeśli rząd nie znajdzie pokrycia na te, to właśnie naraża się na takie niespodzianki. Proszę Państwa, jak rząd może pokryć deficyt budżetowy? Na 3 sposoby. Po pierwsze, może podnieść podatki. Brakuje mu pieniędzy, to podnosi podatki, łupi podatników. No może, ale tutaj litościwa natura wprowadziła pewien hamulec. Ten hamulec się nazywa efektem Laffera, od nazwiska takiego amerykańskiego ekonomisty, który to spenetrował. I efekt Laffera polega na tym, że podatki można podnosić, ale tylko do pewnego poziomu, bo jak się podniesie wyżej, to nagle wpływy podatkowe na łeb, na szyję spadają. Bardzo łatwo jest to wyjaśnić, przyczynę tego efektu. Proszę Państwa, w każdej gospodarce jest pewna ilość podmiotów, które są bardzo rentowne, to przynoszą ogromne dochody. To nie jest taka duża, nie jest taki duży odsetek. Zdecydowana większość się plasuje na średnim poziomie rentowności. No i jest też pewna część podmiotów, które balansują na pograniczu rentowności. Powiedzmy, że stopa podatkowa wynosi 10%, rządowi brakuje pieniędzy, mówi, a to podniesiemy o 5%, tu akurat tyle nam brakuje, to tu uzyskamy. Ale wpływy z podatków spadają. Dlaczego? Ano dlatego, że ci, którzy przy 10-procentowym podatku byli jeszcze rentowni, przy 15-procentowym już nie są. Oni muszą zbankrutować i od nich nie ma już nie tylko większego, ale w ogóle żadnego podatku nie ma. Z kolei ci, którzy się znajdują na średnim poziomie,
na skutek podwyżki podatków zaczynają być spychani na pogranicze rentowności. No i zaczynają kombinować, oszukiwać, ukrywać dochody i tak dalej. Powiększa się szara strefa, a jak się powiększa szara strefa, to nie ma większych wpływów z podatku, tylko mniejsze albo w ogóle żadne. No a te podmioty bardzo rentowne schodzą do poziomu średniego. I polski rząd się przekonał o tym, jak ten efekt Laffera działa. Premier Miller podniósł akcyzę na alkohol w nadziei właśnie, że to tam trochę zarobi. I co się okazało? Że dochody z podatku akcyzowego gwałtownie spadły w stosunku do tego poprzedniego, przy niższym poziomie akcyzy. Gorzelnie zaprzestały produkcji, a do Polski wlała się rzeka spirytusu z zagranicy. No, premier Miller na szczęście się zreflektował, obniżył akcyzę do poprzedniego poziomu, znowu gorzelnie zaczęły pracować na trzy zmiany, a rzeka spirytusu popłynęła tylko, że w odwrotną stronę, z Polski do zagranicy. I to tak działa efekt Laffera, więc powiedzmy, że rząd ma deficyt, już podatki są podniesione do poziomu maksymalnego, u nas mniej więcej tak jest. W związku z tym podatków podnieść już nie może, bo nic z tego nie będzie miał. No a deficyt ma, bo co może zrobić? Drugim sposobem jest, jak nie mam pieniędzy, brakuje mi, to coś muszę sprzedać. No i w każdej ustawie budżetowej jest pozycja pod tytułem dochody z prywatyzacji. One są coraz mniejsze, bo już nie bardzo jest co sprzedawać, ale, no, to, ale powiedzmy, że rząd już sprzedał, co tam mógł i nadal ma deficyt. No to co może jeszcze zrobić? No pożyczyć pieniądze. Pożyczyć pieniądze. Proszę, no i tak robi. Wypuszcza obligacje, to znaczy takie papiery wartościowe, które zobowiązuje się wykupić w określonym terminie i zapłacić procent. Wysokość tego procentu zależy od tego, jak rząd jest oceniany pod względem wiarygodności finansowej. Jeśli jest uważany za tam lichwiarzy za wiarygodny, no to ten procent nie jest taki bardzo wysoki, ale jeśli nie jest uważany za wiarygodny, to ten procent jest zawsze wyższy. Proszę Państwa, to jest jedna konsekwencja oceny wiarygodności, ale nie jedyna. Rząd Leszka Millera sprzedał kiedyś, znaczy próbował, wypuścił obligacje 20-letnie na jakieś chyba 2 miliardy złotych i nie sprzedał ani jednej. I nie sprzedał ani jednej. Najwyraźniej lichwiarze uważali, mieli wątpliwości, czy za 20 lat Polska jeszcze będzie w stanie te obligacje obsłużyć. Natomiast krótkoterminowe się sprzedaje. Proszę Państwa, warto się zastanowić, chwilę zatrzymać nad tym, jakie zabezpieczenie daje rząd lichwiarskiej międzynarodówce, bo ona przecież na piękne oczy mu nie pożycza takich pieniędzy. No, zastawia dochody z przyszłych podatków. Co to znaczy, że zastawia dochody z przyszłych? Zastawia nasze dochody. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że nasze dochody są zastawione już na parę lat, może 10, może 15 lat do przodu. My jeszcze ich nie mamy, ale już one są zastawione. Także tak to wygląda. Rząd, żeby uzyskać równowagę budżetową w warunkach deficytu, po prostu sprzedaje własnych obywateli lichwiarskiej międzynarodówce w niewolę. No bo jak zastawia przyszłe dochody, to znaczy, że my się stajemy, nie wiedząc o tym wcale, niewolnikami lichwiarskiej międzynarodówki. Proszę Państwa, z tych kumulujących się corocznych deficytów tworzy się dług publiczny. Dług publiczny, którego tam się nie spłaca, bo on tam rośnie, to w zależności od pory roku i porywów, albo tam 5 tysięcy złotych na sekundę, albo więcej, albo mniej. No, godzina ma 3600 sekund, to łatwo policzyć, ile przez godzinę, ile przez dobę, ile przez tydzień i tak dalej. To jest szybki wzrost. To jest szybki wzrost. Skoro ten dług wzrasta, to znaczy, że my go nie spłacamy, my go tylko obsługujemy, to znaczy spłacamy procenty.
jak wysokie są koszty obsługi długu publicznego. No podam przykład. W 2012 roku przekroczyły 43 miliardy złotych. W 2013 roku, rok później, już 50 miliardów złotych. Taka była dynamika. W roku 2014 spadły do 30 miliardów złotych. A dlaczego spadły? Ano dlatego, że premier Tusk przejął połowę środków z otwartych funduszy emerytalnych. No to dzięki temu tam się wskaźniki finansowe poprawiły, ale to można zrobić raz. No teraz rząd będzie to robił drugi raz, ale to już więcej tam pieniędzy nie będzie. Proszę Państwa, to, że rząd przejął i przejmie te środki z otwartych funduszy emerytalnych, to mi przypomina mi taką debatę, w której brałem udział w 1997 roku, akurat jak ta reforma ubezpieczeń społecznych weszła w życie. No i był w telewizji w Łodzi, tam zaproszono mnie, był pan profesor Hauser, były minister pracy, pani Lewicka, aktualny minister pracy i pani Ewa Tomaszewska, która akurat została posłanką. No i tam oni jako eksperci przerzucają pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, a ja tak siedzę i się nie odzywam. Wreszcie ta pani redaktor się nade mną zlitowała i powiedziała, może pan by chciał coś powiedzieć. A ja mówię do niej, proszę pani, ja bym nic nie chciał powiedzieć, natomiast chciałbym skorzystać z okazji, że jest między nami pani Ewa Tomaszewska. Ja ją znam jako uczciwą kobietę. Ja bym ją chciał o coś zapytać, bo myślę, że ona nam powie prawdę. No to pani Tomaszewska się pokraśniała z zadowolenia na taką recenzję, a ta mówi, to proszę, niech pan pyta. Ja mówię, pani Ewo, czyją własnością będą pieniądze na drugim filarze, czyli na otwartych funduszach emerytalnych? Ona mówi, no tego ubezpieczonego. Ja mówię, aha, to jak on na przykład wpadnie na pomysł odbycia podróży dookoła świata, pójdzie do tego funduszu, poprosi, żeby mu wypłacili, to oni mu wypłacą bez rumgnięcia okiem. A pani Tomaszewska powiada, no nie. Ja mówię, jak to nie? Właścicielowi na jego żądanie jego pieniędzy nie wypłacą? A pani Ewa powiedziała, bo każdy by tak chciał. No pewnie, że każdy by tak chciał. No i tu się sytuacja wyjaśniła 10 lat później. W czerwcu 2008 roku Sąd Najwyższy orzekł, że te środki to nie są prywatne pieniądze, tylko są to fundusze publiczne. No to jak publiczne, to jazda, no co będziemy sobie żałowali. No i tak to wygląda. Proszę Państwa, 50 miliardów złotych roczne koszty obsługi długu publicznego. Czy to dużo, czy mało? No porównać trzeba z czymś. W 2014 roku prezydent Komorowski podpisał taki 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Państwo miało wydać na to 140 miliardów złotych w ciągu 10 lat, więc średnio 14 miliardów złotych rocznie. A koszty, roczne koszty obsługi długu publicznego 50 miliardów ponad. No to są takie proporcje. Także to jest ogromne brzemię, które się kładzie na... I nowy Sejm będzie musiał stawić temu czoła. Dyskusja nad ustawą budżetową się zacznie zaraz po ukonstytuowaniu się tego Sejmu. No i trzeba będzie stawić temu czoła. Także trzeba mieć też pomysł na to, co z tym fantem zrobić. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, z którą trzeba będzie... Nie wiem, czy Sejm będzie miał odwagę, żeby się z nią skonfrontować, bo tu już nie ma dobrych rozwiązań. Tu już nie ma dobrych rozwiązań. Są same niedobre, same złe. One się oczywiście między sobą różnią tym, że jedne są bardzo złe, a drugie tylko złe. No i to, ale wszystkie są złe. I zanim przejdę do przedstawiania tego złego rozwiązania, które ja bym zaproponował, to jeszcze takie no, parę uwag takich ogólnych na temat ubezpieczeń. Co to jest ubezpieczenie? No to jest rodzaj hazardu. Jeżeli ja na przykład zawieram umowę z ubezpieczalnią o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to się zakładam z ubezpieczalnią, że złamię sobie rękę.
A ubezpieczalnia się ze mną zakłada, że ja nie złamię sobie ręki. Jak złamałem rękę, to wygrałem. Jak nie złamałem, to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ode mnie pieniądze, nic mi nie dała. Nie ma w tym nic złego, bo to tak ludzie się hazardują tam na różne tematy. Chyba, że to jest przymusowe. No i ubezpieczenia społeczne też są rodzajem hazardu. My się zakładamy z ZUS-em, że będziemy żyli długo. A ZUS się z nami zakłada, że będziemy żyli krótko. Jak żyjemy długo, no to no chciałem powiedzieć, żeśmy wygrali. To nie jest takie oczywiste, żeśmy wygrali. No ale jak żyjemy krótko, to ZUS na pewno wygrał. Zwracam uwagę Państwa, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest agendą państwową. A państwo ma bardzo wiele sposobów, żeby ten cel osiągnąć. Wcale nie musi nas o nich informować. No ale mniejsza z tym. Ubezpieczenia społeczne są przymusowe. Dlaczego są przymusowe? No to powiedzmy, że pani jest klientem ZUS-u, a ja jestem Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przychodzę do pani, repetuję pistolet, przystawiam pani do głowy, bo to przymus. Prawda? No i powiadam surowym tonem tak. Powzięliśmy wiadomość, że pani uzyskuje dochody. Proszę tutaj połowę tych dochodów odprowadzać od dzisiaj do nas. Pani widzi, że ten pistolet rzeczywiście to nie żarty, ale jest pani odważną kobietą i powiada pani tak, no skoro taki rozkaz, to trudno, ale pani Michalkiewicz, co ja będę z tego miała? Więc ja, ujęty pani odwagą, odpowiadam pani zgodnie z prawdą. Coś kiedyś pani damy. No tak. Co? Kiedyś, bo Sejm może zmienić wiek emerytalny. No zrobił to dwa razy całkiem niedawno. Więc kiedyś. A skąd ja mogę wiedzieć, co będzie za 30 lat? Nikt tego nie może wiedzieć. No i coś, bo może zmienić sposób naliczania. No teraz w ogóle jest taki, pojawił się taki pomysł, żeby już przestać się tu bawić w rozmaite pozory, tylko każdemu wypłacić tak zwaną emeryturę obywatelską. To piękna nazwa. 1000 złotych. I jak komuś się nie będzie podobało, to jeszcze kopniaka w tyłek i ten. Krótko mówiąc, pomysł polega na tym, żeby tych emerytów okraść. Ale elegancko, co się nazywa emeryturą obywatelską. Proszę Państwa, na czym polega ten mój zły pomysł? Żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych, bo one właśnie z tego powodu są przymusowe, bo nikt normalny by takiej umowy nie podpisał, jakby mógł. No to nie może, musi podpisać. Proszę Państwa, na tym, żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń, powiedzmy od 2013 roku, od 1 stycznia znosimy przymus ubezpieczeń. One nadal byłyby możliwe, ale już jako dobrowolne. Co się wtedy dzieje? Co by się wtedy działo? No natychmiast przestają dopływać pieniądze do systemu, bo to kto by płacił skład? Nikt. Przestają dopływać pieniądze do systemu. A państwo przecież ma ogromne zobowiązania wobec tych milionów emerytów, od których wzięło pieniądze. Nie może tych ludzi okraść, od tak sobie po prostu. Trzeba jakoś im wobec nich te zobowiązania wykonać. Ale jak tu wykonać, jak pieniędzy nie ma? Pieniądze przestały dopływać do systemu. No, jedynym wyjściem jest nałożenie tego samego dnia, ustanowienie nowego podatku celowego. To znaczy, że ani złotówka nie może pójść na wojsko, na drogi, tam na inne. Podatku celowego na emerytury i renty. On w pierwszych latach byłby co najmniej taki wysoki jak składka na ubezpieczenie społeczne, może nawet wyższy w porywach, ale generalnie miałby tendencję malejącą. I na czym polega wada? Że dwa pokolenia obywateli, pokolenie to jest mniej więcej 25 lat, dwa pokolenia obywateli zostałyby bez swojej winy obciążone nieekwiwalentnym świadczeniem, zwłaszcza pierwsze, bo to drugie to już tam niewielkie. To obciążenie by nie było wielkie, ale pierwsze pokolenie rzeczywiście początkowo byłoby bardzo obciążone nieekwiwalentnym świadczeniem. No i to jest ta wada. Jak się nad tym zastanawiam, to bardzo żałuję, że w roku 1990 i w następnych latach nie udało nam się przekonać opinii publicznej w Polsce
do utworzenia funduszu emerytalnego. Wtedy się rozpoczynała prywatyzacja i myśmy postulowali, żeby z 30% prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych stworzyć fundusz emerytalny. No niestety nikt tego nie pochwycił. Obywatele nie docenili wagi tej sprawy. No i teraz mamy problem, jak to mówią, Houston, mamy problem. Gdyby ten fundusz emerytalny został wtedy utworzony, to ta operacja, o której mówię, mogłaby przejść bezboleśnie. Nawet dla pierwszego pokolenia, bo ten fundusz emerytalny by wszystkie te wstrząsy zamortyzował. No ale nie ma już z czego go utworzyć. W związku z tym to rozwiązanie jest złe, ale już dobrych nie ma. Dobrych już nie ma. Są tylko lepsze i gorsze i te inne gorsze są jeszcze gorsze od tego złego. I to jest jego jedyna zaleta. Po 40 latach ten już symboliczny wtedy podatek możemy zlikwidować, ostatni gasi światło i załatwiamy sprawę. Proszę Państwa, co się stanie, jeśli nic nie zrobimy? No bo już koncepcja emerytury obywatelskiej, to już powiedziałem, to okraść ludzi, tam dać im na odczepnego po 200 dolarów i niech idą z Bogiem, bo jak nie, to jeszcze dostaną bęcki. Więc albo nic można nie zrobić ze strachu, że to może być niepopularne, no bo musi być niepopularne, to lepiej nic nie robić, tylko rozciągać w czasie to bankructwo, bo ono właśnie jest sztucznie rozciągane w czasie. I co się będzie wtedy działo? No, tu statystyka jest nieubłagana. W latach 60. ubiegłego stulecia, przy tym systemie, jaki jest, na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 wpłacających pieniądze. Teraz jest niecałych 2. Teraz jest niecałych 2. I to ta sytuacja się pogarsza, te proporcje się pogarszają z 2 powodów. Po pierwsze, jest bardzo duża emigracja ludzi młodych, to przecież nie emeryci wyjeżdżają. A po drugie, no tu ubezpieczenia społeczne mają pewien udział, bardzo się pogorszył wskaźnik demograficzny, 1,3. On nie zapewnia reprodukcji prostej, bo co 1,3? To jedna kobieta urodzi 1,3 dziecka, czyli nie zapewnia to reprodukcji prostej, bo 2 rodziców trzeba. No chyba, że tu pani profesor Płatek by miała inne tu poglądy, bo ona twierdziła, że to na trzeźwo zupełnie, że z tych małżeństw jednopłciowych, tych związków jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż z normalnych. No, nie wiem, gdzie ona takie te dzieci widziała, no mniejsza z tym. No, nie przeszkadza jej być profesorem, bo to tam no, z innych powodów ten tytuł uzyskała. No ale to takie właśnie poglądy są. Więc mamy takie pogarszające się proporcje. W związku z tym wysokość tego opodatkowania pracy, bo to tylko się nazywa składką na ubezpieczenie społeczne, to nie jest żadna składka, ona nigdzie się nie kumuluje. Te pieniądze są natychmiast przeznaczane przez ZUS na wypłatę zobowiązań. Jeszcze trzeba dodać z pieniędzy podatkowych, bo już to nie wystarcza. W związku z tym opodatkowanie pracy w Polsce jest bardzo wysokie, bo to jest podatek od pracy. Jest tak wysokie jak opodatkowanie luksusowych artykułów, takich jak kawior, tam szampan i tak dalej. To praca w Polsce jest tak opodatkowana. Proszę Państwa, no co się będzie działo, jeżeli te proporcje się jeszcze bardziej pogorszą? Na przykład już nie niecałych 2, tylko 1:1 będzie przypadało. 1:1. Oto ten podatek od pracy może zacząć szybować w górę. No i jak przekroczy 50 albo 55%, to młodzi ludzie mogą się zbuntować. Powiedzą, do diabła z tymi starcami wampirami. Ja jestem takim starcem wampirem, bo tu przecież mam 72 lata. Do diabła z tymi starcami wampirami nie będziemy się dawali zażynać, po to, żeby im tam jakieś iluzje stwarzać.
I bo my tu jesteśmy młodzi, my potrzebujemy rodzinę zakładać, mieszkanie nam jest potrzebne, dzieci się nam urodzą, musimy je mieć za co wychować, wykształcić, a tymczasem ponad połowę dochodów nam państwo zabiera. To w katolickim społeczeństwie może się pojawić masowe poparcie dla legalizacji eutanazji. Trzeba się liczyć z takimi. Jest taki amerykański ekonomista Gary Stanley Becker. On dostał Nagrodę Nobla z ekonomii w 1992 roku za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak nie zdają sobie z tego sprawy. Oj, te swoje spostrzeżenia zawarł w takiej książce Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Ona nawet jest przetłumaczona na język polski pod takim właśnie tytułem. No i skoro ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, to mogą sobie właśnie tak wykalkulować, że no jedynym wejściem to jest właśnie, no bo w Holandii to tak jest. W Holandii tak jest. Niedawno, no całkiem niedawno jakaś lekarka zamordowała jakąś starszą panią w fazie demencji. I ona się nawet obudziła w trakcie tego mordowania, ale już nie przerwano procesu i ją dobili. I sędzia ją uwolniła od winy. To wszystko jest w jak najlepszym porządku. No tak to wygląda. Był taki, bo chyba już nie żyje, francuski profesor chorób płucnych, lekarz, on francuski, ale z korzeniami, on się nazywał Lucian Israel. Agnostyk, ale doceniający wysiłki Kościoła katolickiego, który się sprzeciwia legalizacji eutanazji. I ten Lucian Israel, on się tą eutanazją zajął i doszedł do takich konkluzji, że propaganda eutanazji rozpoczyna się w państwach, w których systemy ubezpieczeń społecznych zmierzają do bankructwa. Dlaczego? Dlatego, że jak obliczył, to w ostatnich 6 miesiącach życia człowieka ubezpieczalnia wydaje na niego tyle, ile przez cały wcześniejszy okres jego życia. No to rachunek ekonomiczny podpowiada, żeby ten 6 miesięcy jakoś skrócić, a najlepiej to w ogóle, żeby ich nie było. No ale jak ich nie było? No to trzeba do chloru tego pacjenta i tyle. I to jest właśnie tak ubezpieczalnie, już tak boli, że nie może wytrzymać. No i to właśnie tak jest. No i temu problemowi też nowy Sejm będzie musiał stawić czoła, o ile zdobędzie się na odwagę. No i jeszcze jedna rzecz, bo nie chciałbym tu państwa zanudzać tymi takimi przestrogami, co będzie musiał nowy Sejm zrobić, a ja to wszystko mówię po to, żebyście państwo głosowali, że tak powiem, z namysłem. No nie dlatego, że tam akurat się boimy Tuska czy coś takiego, tylko żebyśmy... Bo coś z nami się też złego dzieje. Z nami się też coś złego dzieje i taką ilustracją tego, że z nami się coś złego dzieje, to jest chociażby fakt, że w poprzedniej kadencji Sejmu w Krakowie wybrano do Sejmu osobę legitymującą się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka. Tylko dlatego ją wybrano, tę osobę, że ona opowiadała, iż w Bangkoku chirurdzy wycięli jej klejnoty. Nikt nawet tego nie sprawdził, czy to prawda. No inna rzecz, że sprawdzenie tego mogło być kłopotliwe, przeżyć traumatycznych mogłoby dostarczyć. To tak jak poeta, mój nieżyjący przyjaciel Janusz Spotański w takim nieśmiertelnym poemacie Caryca i zwierciadło opisuje carycę Leonidę, jak ona wygląda. No i pisze tak: białego mięsa wielka góra, którą sapiący oddech wzdyma. Któż widok ten opisać zdoła? Fiedin? Simonow? Szołochow? Ach, któż w ogóle go wytrzyma? Także, no jasne. Ale to coś złego, że na prawodawców wybieramy sobie takie właśnie osoby. No to powinniśmy z większą rozwagą. Tym bardziej, że
jak w bańce pozbawionego złudzeń księdza biskupa Ignacego Krasickiego, tam przestrzega: chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, tu idzie o życie. I to czasami dosłownie. I to czasami dosłownie. Proszę państwa, na czym polega nasza doktryna obronna? Bo nikt tego nie mówi tak po chamsku wprost, ale tak można ją po chamsku wprost streścić, że nasza doktryna obronna i fundament bezpieczeństwa naszego państwa polega na tym, że jesteśmy przekonani, iż Stany Zjednoczone będą broniły Polski do ostatniej kropli krwi. No, nikomu nie można zabronić, żeby w to wierzył, ale to jest trochę ryzykowne. I tym bardziej ryzykowne, że 17 września 2009 roku przekonaliśmy się, że to wcale nie jest oczywiste, kiedy prezydent Obama dokonał resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No to jak raz się to zdarzyło, to może się zdarzyć kolejny raz. I co my wtedy zrobimy? No nie wiemy, co wtedy zrobimy. Proszę państwa, tym bardziej powinniśmy się nad tym zastanowić, że 5 września, a więc całkiem już niedawno, gruchnęła jak grom z jasnego nieba wiadomość, że Pentagon redukuje inwestycje militarne w Europie Środkowej, czyli u nas. Amerykańskie inwestycje militarne, no bo my to kupujemy samoloty, ale to musimy zapłacić. Jak to mówił pewien adwokat swojemu klientowi, wygrał pan sprawę, trzeba tylko zapłacić i odsiedzieć. No my tak samo to wygrywamy. Proszę państwa, co to znaczy, że znaczy pretekstem tych cięć inwestycyjnych są wysokie koszty budowy muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. To pan, ten prezydent Trump to zapowiadał w czasie kampanii wyborczej, że on taki mur zbuduje, no i tam go budują, tam ile cegieł jest przeżartych korupcją, to lepiej się nie zastanawiać, no ale mniejsza. Proszę państwa, no to jeżeli tak, to może to być zapowiedź, kolejnego resetu. Może to być zapowiedź kolejnego resetu, na co zresztą zwrócił uwagę sam prezydent Trump. Podczas konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą w Białym Domu, tam prezydent Duda się skarżył na Rosję, prezydent Trump narzekał na Chiny, ale jak już skończył narzekać na Chiny, to jak gdyby komentując to narzekanie prezydenta Dudy, powiedział, że jest przekonany, że wkrótce Polska będzie miała bardzo dobre stosunki z Rosją, podobnie jak Stany Zjednoczone. Bo jak Stany Zjednoczone miałyby dobre stosunki z Rosją, to my tak samo byśmy musieli, no bo jakże inaczej. A dlaczego Stany Zjednoczone mogą mieć dobre stosunki z Rosją? Problemem, z którym muszą się zmierzyć Stany Zjednoczone, znaczy nie muszą, ale jak chcą, to są Chiny. Tu statystyka. W 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy na poziomie 622 miliardów dolarów. Roczny budżet wojskowy. To stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga amerykańska. 10 lat później Stany Zjednoczone miały trochę wyższy budżet wojskowy, około 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Widać wyraźnie, że w ciągu 10 lat przewaga Stanów Zjednoczonych spadła o połowę. I to nie ze względu na Rosję, bo Rosja ma stosunkowo niewielki budżet wojskowy, tam około 70 miliardów dolarów. Natomiast Chiny mają 250 miliardów dolarów. I ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć, tę kwotę, przez 1,5, może nawet 1,8. Więc Amerykanie muszą ten problem jakoś rozwiązać, jakoś mu stawić czoła. No i to szybko, dlatego że czas nie pracuje dla nich. Ta przewaga, jak wskazałem, topnieje. Więc muszą to zrobić w najbliższych latach, bo potem będzie coraz trudniej.
Ale jeśli chcą coś zrobić, to muszą, znowu nie muszą, ale powinny zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. Neutralność Rosji. No i czego Rosja może zażądać w zamian za obietnicę neutralności? Proszę Państwa, to w ogóle w polityce międzynarodowej, podobnie jak w każdej innej, ale międzynarodowej w szczególności, trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi przynajmniej na dwa pytania, z reguły na więcej pytań, ale na te dwa to koniecznie. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A pytanie drugie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i między tymi dwiema odpowiedziami jest ogromna przestrzeń, to jest właśnie cała polityka. I czego Rosja może chcieć w zamian za obietnicę neutralności? No kilka od razu takich postulatów się na pierwszy rzut oka jawi. No, międzynarodowego uznania rozbioru Ukrainy, który już faktycznie nastąpił. Tyle tylko, że nie jest uznany. No to, a gdyby nastąpiło międzynarodowe uznanie rozbioru Ukrainy, to trzeba było cofnąć sankcje przeciwko Rosji, no bo tylko to jest ich powodem. Tylko brak tego uznania jest ich powodem. Trzeba było wycofać sankcje. No to tego Rosjanie chyba na pewno by chcieli w zamian za obietnicę neutralności. A czego jeszcze? No, trudno tak się wypowiadać w cudzym imieniu, ale gdybym ja był na miejscu Putina, to bym jeszcze jeden postulat postawił. Słuchajcie, my wam obiecujemy, że się zachowamy neutralnie i my dotrzymamy zobowiązań. Ale wy też musicie uczynić wobec nas gest jakiś. A jaki? Ano taki, że zredukujecie swoją obecność wojskową w środkowej Europie w ramach budowy zaufania między nami, wzajemnego. No i to może być argument przekonujący. I decyzja Pentagonu o redukcji inwestycji amerykańskich wojskowych w środkowej Europie pokazuje, że być może w tym kierunku wydarzenia zmierzają. No i temu też nowy Sejm będzie musiał stawić czoła, wyjaśnić tę sytuację, to po pierwsze. A po drugie, zastanowić się nad tym, w jaki sposób wyzyskać obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim do wzmocnienia własnych sił naszego państwa. Do wzmocnienia własnych sił naszego państwa. No, żebyśmy nie liczyli na to już tak bez reszty, że w razie czego Stany Zjednoczone będą bronić Polski do ostatniej kropli krwi, bo to wcale nie jest takie oczywiste. 5000 żołnierzy amerykańskich, ta ciężka brygada jest rotacyjnie obecna w środkowej Europie, przede wszystkim w Polsce. Dlaczego rotacyjnie? Dlatego, że na 2 lata przed rozszerzeniem NATO na wschód, to znaczy przed przyjęciem 3 państw, potem jeszcze inne zostały przyjęte do NATO, odbyła się w 1997 roku w Paryżu konferencja Stany Zjednoczone i Rosja. I na tej konferencji ustalono, że w ramach właśnie środków budowy zaufania, po pierwsze, zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej. Czyli ta granica między RFN a NRD nadal wirtualnie istnieje. I drugi środek, że na terenie nowych członków NATO nie będą zakładane stałe bazy sojuszu. Dlatego te 5000, ta brygada ciężka, jest obecna rotacyjnie. Co to znaczy, że jest obecna rotacyjnie? Ano nie wiemy, gdzie ona jest. W noc kupały jest w jednym miejscu, w noc świętojańską jest w drugim, a w noc Walpurgi jeszcze w trzecim, nie wiemy w jakim. Jedno tylko wiemy na pewno o tym wojsku, że ono nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego, no to chyba oczywiste. A co ten własny rząd może im powiedzieć? A może im powiedzieć na przykład tak, o chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, wracamy do domu.
I co my wtedy zrobimy? Dlatego musimy, nowy Sejm i parlamentarzyści, którzy będą w nim zasiadali, którzy będą wybierali rząd, wysuwali tam, wybierali ministra obrony narodowej, to muszą się zastanowić, jak, w jaki sposób Polska mogłaby wykorzystać obecność w NATO do wzmocnienia sił własnych. Bo co, czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się przekonali w 1939 roku. I jak z takich lekcji nie będziemy wyciągać wniosków, przepraszam bardzo, muszę tu wyłączyć telefon, bo tu widzę, że... No. Nie będziemy wyciągać wniosków, no to znaczy, że wystawiamy się na, ponownie na takie ryzyko. No i proszę Państwa, na czym, tu konsekwencja tego stanu, w jakim, znaczy ten stan, w jakim Polska się znalazła, jest konsekwencją zaniedbań nie tylko tego rządu, ale i wielu poprzednich. No, Polska w 1999 roku została przyjęta do NATO. Chcieliśmy, żeby była przyjęta. Co to znaczy, że Polska została przyjęta do NATO? Co to znaczy w przełożeniu konkrety? A to znaczy, że Polska jako członek NATO udostępnia swoje terytorium Stanom Zjednoczonym dla potrzeb globalnej rozgrywki, którą Stany Zjednoczone cały czas prowadzą, czy zamierzają prowadzić. I to nie my będziemy decydowali o tym, kiedy ta rozgrywka przybierze ostre formy, jaki zasięg będzie miała, czym się zakończy. No czym się zakończy, to możemy się dowiedzieć już na własnej skórze, jak ktoś przeżyje ten eksperyment. Krótko mówiąc, ryzykujemy zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Dlatego Polska powinna się postarać o wynagrodzenie za ten aport, który wnosi do NATO. Ale trudno było wymagać od pana profesora Geremka, który ten traktat, udział Polski w traktacie waszyngtońskim negocjował, żeby on akurat o polskie interesy zabiegał. Ale no już znaleźliśmy się w NATO dobrze. Już w 1999 roku roszczenia żydowskie odnoszące się do własności bezdziedzicznej były znane, bo sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer podniósł ten problem na mitingu w Buenos Aires w kwietniu 1996 roku, więc sprawa już była znana. I można, no trudno, mówię, od pana profesora Geremka wymagać, żeby on tutaj takie rzeczy załatwiał, to wiadomo, że nie. Ale nadarzyła się następna okazja, żeby można było te rzeczy załatwić. Kiedy Polska na prośbę Stanów Zjednoczonych wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Poprosiły nas Stany Zjednoczone, no to jasne, że taką prośbę trzeba było spełnić, ale można było skierować pod adresem rządu Stanów Zjednoczonych przynajmniej dwie prośby wzajemne. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone obiecały, że nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. I po drugie, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Polska była wtedy, miała wtedy całkiem spory dług zagraniczny, ale tak się złożyło, że wierzycielami Polski były wyłącznie państwa NATO, należące do NATO. I mieliśmy bardzo dobry argument, że militarna konwersja polegała na tym, że my zamiast oddawać pieniądze naszym wierzycielom, za ich zgodą przeznaczylibyśmy je na modernizację sił zbrojnych. No to byśmy wiedzieli, co nasze wojsko w Iraku robi, że zarabia ciężkie pieniądze na modernizację sił zbrojnych. Mieliśmy bardzo dobry argument, bo Armia Polska jest częścią sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w dodatku rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Więc to jest w interesie wszystkich. Wzmocnienie tej siły jest w interesie wszystkich. O, trzeba by było coś tam kupić w tych krajach wierzycielskich, żeby one miały coś, ale wpompować można by było ładnych parę miliardów, o między innymi tutaj.
No i od razu ten przemysł zbrojeniowy by trochę inaczej wyglądał. No ale ani prezydentowi Kwaśniewskiemu, ani premierowi Millerowi, bo to oni wtedy byli przy władzy, nie przyszło to do głowy. Nie przyszło to do głowy. No i okazja minęła. Kiedy pan minister Klich wycofał nasz kontyngent z Iraku, to publicznie go spytałem, panie ministrze, czy wygraliśmy tę wojnę, czy przegraliśmy? Bo mówię, jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy? Gdzie są łupy? Gdzie są branki? Prawda? Te arabskie takie, te. Ale jak przegraliśmy, to kto ma stanąć pod ścianą? Przecież nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt nie odpowiada za to. No głuche milczenie było mi odpowiedzią. Domyśliłem się, że to nie była wojna, tylko operacja pokojowa, a tej ani wygrać, ani przegrać nie można. Proszę państwa, trzecia taka okoliczność, kiedy mogliśmy zadbać o polskie interesy państwowe, to była w czerwcu 2014 roku, kiedy do Warszawy przyjechał prezydent Obama, żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No, podjęliśmy się to dobrze, no niech będzie, że dobrze. Ale Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z tym trzeba było powiedzieć panu prezydentowi Obamie, że oczekujemy, iż Stany Zjednoczone będą Polskę traktowały tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli 4 miliardy dolarów rocznie kroplówki finansowej na modernizację sił zbrojnych i udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. No i znowu nikt prezydentowi Obamie tego nie powiedział. On przecież nie był prezydentem Polski i nie miał obowiązku zabiegania o polski interes państwowy. Taki obowiązek mieli nasi dygnitarze, no ale nie przyszło im to do głowy. Nie przyszło mi to do głowy. No i warto się nad tym zastanowić, czy warto przyjąć do wiadomości, że nowy Sejm będzie musiał i z tym problemem się zmierzyć. No i dlatego to, co zrobimy 13 października, kiedy będziemy oddawać głosy, no to jest takie ważne i to też nie odpowiedzialność się rozkłada tutaj nie tylko na tych kandydatów, ale również i na nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, żeście mnie cierpliwie wysłuchali. No i naturalnym biegiem rzeczy ja wkraczamy w drugą fazę naszego spotkania. Teraz państwo macie głos, a ja będę się odnosił do tego, co państwo wiecie. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania. W jakim czasokresie przewiduje pan pojawienie się w Polsce Szlachty Jerozolimskiej, jeśli wszystko będzie wyglądało tak, jak do tej pory wygląda? I drugie pytanie dotyczy roli Pawła Kukiza na polskiej scenie politycznej. Przyznam się szczerze, że kiedy jeszcze nie był politykiem, a był muzykiem, no to rozmawiałem z nim i nawet mówił rozsądnie, patriotycznie. Natomiast no, przyglądając się temu, co przez ostatnie 4 lata się działo i co dzieje się teraz, no to przynajmniej po fakcie takim, kiedy Kukiz 15 wniósł tą ustawę liberalizującą dostęp do broni palnej, a pan Paweł leżał w szpitalu i nagle, no nie wiem, chyba przyszedł do niego jakiś agent prowadzący, ponieważ stwierdził, że ta ustawa jest no, nawet zbyt radykalna. I nie wiedział o tym, co jego koledzy jakby tam postulują, więc nie wiem, czy ktoś go tam prowadził, czy nie prowadził. No i teraz jaka jest jego rola? Czy został zadaniowany do projektu PSL? Czy to PSL chwyta się brzytwy pod tytułem Kukiz? Czy Kukiz chwyta się brzytwy pod tytułem PSL? A może ja się po prostu mylę? Nie, zacznę od tego drugiego, od tej drugiej sprawy. Myślę, że PSL nie liczy na pożytki z Pawła Kukiza. Uważam, że jego gwiazda już przygasa. Jeśli nawet tam świeci, to bardziej kopci niż świeci.
Takie pytanie postawiono mi w 2015 roku, kiedy Paweł Kukiz był takim meteorem, który tutaj bardzo jaskrawo świecił na politycznej scenie polskiej. No i ja powiedziałem wtedy, bo ja go nie znam osobiście, tylko tak tam, no wiem o nim to, co wszyscy wiedzą, że jeżeli jemu na tę falę antysystemowości, która go niosła, uda się nałożyć jakiś program polityczny, to może być zjawiskiem trwałym na polskiej scenie, a nawet pożytecznym. No ale nie udało mu się. No tak, ale być może była jego taka rola, żeby w sposób kontrolowany skanalizować te nastroje antysystemowe. Proszę pana, no nie wykluczam takiej możliwości, ale nie chciałbym rzucać na niego takich podejrzeń, bo nie mam żadnych powodów, żeby tutaj takie podejrzenia wysuwać wobec niego. Natomiast no, to, że nie udało mu się nałożyć żadnego programu politycznego, to jest fakt po prostu, niezależnie od tego, jaka była przyczyna. Być może, że przerastało to jego możliwości. Bo czym innym jest, wie pan, deklamowanie, a czym innym no, stworzenie jakiegoś, opracowanie jakiegoś programu. Na czym polega rzecz? Proszę państwa, gdybyśmy złapali wszystkich naszych tu umiłowanych przywódców, zamknęli ich na tej sali i powiedzieli, słuchajcie, nie wypuścimy was stąd nawet do toalety, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie. A jakie pytanie? No, czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? No to przecież wszyscy odpowiedzą, że chcą, prawda? Nawet jak któryś nie chce, to się nie przyzna ze strachu. No to znaczy, że wszyscy chcą tego samego. No to o co się tak kłócą, że mało się nie pozabijają? A no tam o różne rzeczy, o różnice łajdactwa się wykłócają i tak dalej, ale niektóre kłótnie są ważne. Bo jedni powiadają tak, dobrobyt będzie wtedy, jak cała własność zostanie skupiona w jednym ręku, najlepiej państwowym, jak każdy będzie miał przydzielone zadania w ramach planu prowadzonego do każdego stanowiska pracy, to wtedy porządek i dobrobyt. A inni powiadają, nie, w ten sposób żadnego dobrobytu się nie osiągnie, musi być upowszechniona własność prywatna, państwo się nie powinno wtrącać właścicielom w to, jak oni zarządzają swoją własnością. Państwo powinno stworzyć proste prawa, nie zmieniać ich co tydzień, pilnować, żeby były przestrzegane, łapać złodziei, wieszać bandytów, wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, że tych dwóch recept nie można zastosować jednocześnie, bo one się wykluczają. No i w związku z tym trzeba którąś wybrać. I to jest wybór ideologiczny. Ale żeby wybrać, to trzeba, no myślę, że to mogło przerosnąć pana Kukiza. On zresztą nie ma chyba charakteru zbyt niezłomnego. Pamiętam taką sytuację, kiedy Marsz Niepodległości tam był chyba pierwszy czy drugi z kolei. No i tam komitet honorowy tego Marszu Niepodległości został utworzony, ja tam między innymi zostałem zaproszony, pan Kukiz też, ale też doprosili tam organizatorzy Jana Kobylańskiego. I Gazeta Wyborcza na tydzień przed marszem chyba, czy na półtora tygodnia przed tym marszem, ujawniła to, no wiedziała o tym od samego początku, bo jawne było, tam nie był tajny skład tego komitetu, ale nagle podniosła klangor, że antysemita, tam Jan Kobylański i tego. No i co zrobił pan Paweł Kukiz? Wycofał się z tego komitetu honorowego, przestraszył się Michnika. No i ja wtedy to skomentowałem słowami jego własnej piosenki. On śpiewał taką piosenkę, a ma chłopak, tłumaczy panience, jak i tam on mam kto wiarę naszą sprzedał i takie te, i to on jej odpowiada tak, bo tutaj jest jak jest, po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Więc pan Kukiz podobno się na mnie obraził za to, ale mniejsza. Więc mówię, nie udało mu się nałożyć programu politycznego na tę falę antysystemowości, no i ten meteor błysnął efektownie i w tej chwili gaśnie. I ratuje się, bo dlaczego do PSL-u? O PSL-u sam pan Paweł Kukiz mówił, że to jest organizacja przestępcza.
No i przecież się nie zmieniła, cały czas jest taka sama. No więc poszedł do organizacji przestępczej, ale ona ma jedną zaletę. Ma aparat wyborczy sprawny, a pan Kukiz obawiam się, że już nie ma. Bo czar prysnął. Czar prysnął i już nie ma. No te reiterady z klubu Kukiz 15 pokazują, że czar prysnął i każdy się ratuje na własną rękę. No pan poseł Rzymkowski na przykład złożył samokrytykę, tam naczelnik państwa go wytarzał trochę, ale potem się zlitował i przyjął. Więc tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy szlachta, nie wiem. Nie wiem, to zależy od tempa realizacji tych roszczeń. Od tego to zależy. Szlachta, znaczy, to przybierze postać zmiany stosunków własnościowych. Środowiska żydowskie będą miały dominującą pozycję, nie z dnia na dzień, to jasne, ale dosyć szybko. Nie będą tak długo czekać. No i nawet nie będą tam nikogo mordować, bo nam się okupacja kojarzy z tym, że tam komory gazowe, tam jakieś egzekucje, masakra i tak dalej. Nie. Dzisiaj już nikt niewolników swoich nie morduje, bo już wszyscy się przekonali, że żywego niewolnika ma się znacznie większy pożytek niż z martwego. Bo z martwego to co? Dochód z utylizacji zwłoki, więcej nie, to co za interes. A z żywego niewolnika, jeszcze jak mu się pożyczy pieniądze na wysoki procent, to można go aż do śmierci eksploatować, a może i dłużej. I on jeszcze w dodatku będzie zadowolony. No to czegoż chcieć więcej? I Polacy mogą być, nie, to nikt nie będzie rugował Polaków. No bo po co? Tylko ich oczyszczuje. Najzwyczajniej w świecie będą musieli zapłacić dodatkowy haracz i tyle. A kolaboranci, którzy już się zgłaszają, no proszę zwrócić uwagę. Centralne Biuro Antykorupcyjne chyba za 35 milionów złotych kupiło w Izraelu system Pegasus. Ten system Pegasus jest przeznaczony do inwigilowania każdego człowieka. Inwigilowania każdego człowieka. No po co Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu taki system? I to, no to ja to interpretuję tylko w jeden sposób, że CBA już zgłosiło akces do grona kolaborantów. No ktoś musi ten naród trzymać w ryzach, prawda? I myślę, jak ja bym był na miejscu okupanta, to unikałbym ostentacji, bo to robi złe wrażenie na arenie międzynarodowej. Unikałbym ostentacji, dlatego kolaborantów bym chętnie przyjął. Tak, to wy tu trzymajcie w ryzach, a ja najwyżej będę was godził. Prawda? Wystąpię jako arbiter. Myślę, że tak to będzie. A jak szybko? Nie wiem, bo to nie ode mnie zależy. To zależy od tego, co Amerykanie postanowią w naszej sprawie. Proszę bardzo. Proszę pana. Ja mam pytanie dotyczące roszczeń żydowskich, dotyczących tych bezdziedzicznych roszczeń. Bo wiadomo, że podczas wojny ginęli nie tylko polscy Żydzi. I jeśli tak, czy te roszczenia są wysuwane wobec innych krajów w Europie? I jeśli tak, to jak te kraje się przed tym bronią? Nie bronią się, ponieważ w tej chwili na celowniku jest Polska. Inne kraje cicho siedzą, korzystają skwapliwie z tego, żeby siedzieć cicho, że nie są same na celowniku. No ale się znajdą pewnie prędzej czy później. Ale to tak jest, że no, to tamtego teraz rozbierają, to my cicho będziemy siedzieli i tak dalej. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Także myślę, że w tej sprawie nie możemy liczyć... Czyli Polska jest takim poligonem doświadczalnym. Tak, a poza tym no, w tej sprawie, jak powiem, nie możemy liczyć na solidarność czyjąkolwiek. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, chciałem zapytać, czy w ogóle wybory mają jakieś znaczenie?
Wie pan, no, różne są opinie na ten temat. Kolega Mikke na przykład twierdzi, że gdyby wybory rzeczywiście mogły, miały jakieś znaczenie, to już dawno byłyby zakazane. No ale on chyba sam w to do końca nie wierzy, bo zawsze kandyduje, jak tylko może. W związku z tym chce to sprawdzić na własnej skórze. To tak jak wszyscy wiedzą, że pieniądze nie dają szczęścia, ale każdy chce się przekonać o tym osobiście. Prawda? Czy to prawda? Ja muszę się przyznać do czegoś takiego, zresztą nie ukrywam tego specjalnie, że ja nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej. Zwłaszcza w epoce totalnej inwigilacji i broni jądrowej. Proszę państwa, no Polska nie ma broni jądrowej, ale inwigilacja się odbywa i u nas. Totalna inwigilacja, ten Pegasus chociażby, który został kupiony. A to nie jest jedyny system inwigilacyjny. No i wielu ludzi myśli, że tam to wszystko naprawdę z tą demokracją, ale w państwach, które mają broń jądrową, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się zgodził na to, żeby ulica decydowała o tym, czy i kiedy ona będzie użyta. Żeby ulicy pozwolić trzymać palec na atomowym cyndlu. Nikt na to nie pozwoli. No ale pozory trzeba zachować, prawda? Pozory trzeba zachować, tam trzeba suwerenom kadzić i tak dalej. Tu wy wszystko możecie. Ale to kadzenie ma granice. Zilustruję to przykładem z Polski. Możemy sobie wybrać prezydenta, posłów, senatorów, tam tego, wszystko. Referendum możemy przeprowadzić prawie na każdy temat z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem podatków. Tego nam nie wolno. Tego nam nie wolno. I to ustawa jak woł tam jest napisane. W referendum w sprawach podatkowych jest zabronione. Więc taki jest zakres naszej suwerenności. Proszę państwa, są dwa takie modele, że tak powiem, tego kamuflażu demokracji. Jeden turecki, taki chamski dosyć, no, prostacki, brutalny, a drugi zachodni, to taki bardziej elegancki, łagodniejszy. Na czym polega turecki? To jak Kemal Atatürk modernizował Turcję w latach 20. ubiegłego wieku, to no już panowało takie gusło, że musi być demokracja, więc on mówi, jak wy tu nie możecie bez tego wytrzymać, to dobrze, zakładajcie se partię i tam się kotłujcie, ale, powiada, ostatnie słowo należy do armii. I jak wygrywa nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o hola hola, tu były nadużycia, jeszcze raz musimy powtórzyć. No i tak powtarzamy, aż wreszcie jest tak, jak miało być. Więc mówię, to jest taki brutalny, trochę chamski sposób, no ale jest. Zachodni jest trochę inny, bardziej elegancki. I tu się posłużę takim wywiadem rzeką, który przeprowadzała taka pani Krystyna Okręt. Ona prywatnie jest naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kushnera, więc bardzo inteligentna pani, wszystko wie. No i pyta, przeprowadza wywiad rzekę z takim hrabią Aleksandrem de Marange, który był szefem wywiadu francuskiego. No i tam wypytuje go różne rzeczy i w pewnym momencie pyta go, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki obrażony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Co pani mówi? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondent. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk wywodzą się ci pańscy honorable correspondent? I on już taki udobruchany powiada, ach, proszę pani, z najróżniejszych, może być to kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. I mówił o tym jako o rzeczy zwyczajnej. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondent tamtejszego wywiadu i on to tak mówi lekkim tonem. No to musimy sobie postawić pytanie, w jaki sposób dochodzi do werbunku takiego dygnitarza.
Czy do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu, bez zaproszenia, siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i do tego dygnitarza mówi: ekscelencjo, proszę tu do podpisać papierek, że ekscelencja zachować o w tajemnicy, pseudonim taki, a taki, a ten, na równe nogi się zrywa. Mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV zabytkowy, rozwala temu werbownikowi na głowie. Karetka go na sygnale odwozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce. To chyba tak się ten werbunek nie odbywa. No dobra, jak nie tak, to jak? A no, pewnie tak. Że do takiego ambicjonera przychodzi jakiś pan albo nawet dwóch i powiadają, proszę pana, my tu już się panu przyglądamy z ciekawością, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, jesteśmy przekonani, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi republice, ale pan rozumie, no to jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać pieniądze, nieduże, ale takie, które tam umożliwiają prowadzenie kampanii politycznych. Zaczynają, prasa, media zaczynają się nim interesować, robią wywiady i on wydobywa się z anonimowości, staje się celebrytą politycznym i tak kropla, krok po kroku dochodzi czasami nawet aż do szczebla prezydenta. Ja uważam, że prezydent Macron to właśnie jest taką wydmuszką francuskiego wywiadu. No co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny, prawda? To nic nie szkodzi. I tak, do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy. Siła i wiedza. Jednym i drugim dysponuje armia i tajne służby. No ale trzeba jakiś taki parawan stworzyć, żeby tu ta ludzi nie poraziła ta naga prawda. Bo nie ma nic bardziej gorszącego jak prawda. No to lepiej ich utrzymywać w takim... No to tak to wygląda. Proszę bardzo. Proszę pana. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie no to dotyczy kampanii wyborczej. Nie tak dawno prezes partii rządzącej podczas wieczoru wyborczego, nie wiem jak to nazwać, ogłosił taki pomysł, że do 2023 roku podniesie płacę minimalną do 4000 zł miesięcznie. I tutaj jest pytanie, czy jest, czy pana zdaniem to jest po prostu taka obietnica bez pokrycia, czy tam po prostu oni faktycznie zamierzają coś takiego przeprowadzić, żeby ratować To może od razu odpowiem, a potem pan zada następne, bo zapomnę, o co pan pytał. Proszę państwa, no rzeczywiście tak powiedział pan prezes na konwencji w Lublinie. No, te konwencje przedwyborcze mają to do siebie, że tam różne obietnice padają, ale na szczęście większość zapominają później po wyborach. No to jakby o tej zapomniał, to dzięki Bogu, bo jak nie zapomni, będzie próbował to wprowadzać w życie, no to odczujemy to bardzo boleśnie. Proszę państwa, dlaczego? No, przeprowadźmy taki rachunek. Wyobraźmy sobie, że płaca minimalna, bo o tym mówimy, wzrosła o 100 zł miesięcznie. Wszyscy dostali 100 zł więcej. Przy obecnym systemie fiskalnym co się wtedy dzieje? Rząd od razu bierze 19 zł na podatek dochodowy, więc już nie 100, tylko te. No i składkę na ubezpieczenie społeczne. Prawie 50%, czyli już 70 zł wziął. Ale temu obywatelowi jeszcze zostaje 30 zł, no to lepiej mieć 30 zł więcej niż nic. No dobrze, ale w gospodarce musi się wszystko bilansować. I skoro wszyscy dostali po 100 zł więcej, to żeby się wszystko zbilansowało, to ceny muszą nieznacznie wzrosnąć, na przykład o 3 grosze na sztuce. No i taki obywatel jeden z drugim w ciągu miesiąca kupuje około 1000 dóbr i usług, no to wyda 30 zł, kupując to samo, co i przedtem, czyli nie zyskał nic, a rząd zyskał 70 zł. Jeszcze dodatkowo z tej podwyżki cen to bierze przecież podatek VAT.
czyli nawet więcej jak 70, dlatego tak chętnie obiecują to. No ale co się może stać? Tu zdania ekonomistów są podzielone, najdelikatniej mówiąc, i ekonomiści, którzy są prorządowi, to mówią tak, to bardzo dobrze, że zostanie podwyższona płaca minimalna, bo to będzie koło zamachowe gospodarki i taki na przykład fryzjer, który dzisiaj strzyże tam, nie wiem, 50 klientów dziennie, to będzie musiał strzyć 150 klientów dziennie. Jak nie będzie miał tylu klientów, to nawzajem się będą strzygli tego, od czego PKB wzrośnie i tak dalej. No, powiem, skomentuję to taką anegdotką. Dlaczego jest więcej ekonomistów niż astronomów? No bo więcej jest ekonomistów niż astronomów. Dlatego, że astronomowie wiedzą, że gwiazdy poruszają się same. A ekonomiści myślą, że jak oni by nie pchali rzeki, to by nie popłynęły do morza. Więc pracowicie pchają rzekę. Czasami w drugą stronę to też jest. No, tacy mniej spostrzegawczy to w drugą stronę pchają. Więc jeżeli płaca minimalna wzrośnie do 4000 zł, no to po pierwsze ruszy inflacja. A po drugie, to co mówiłem, bardzo wiele podmiotów gospodarczych w Polsce nie będzie w stanie sprostać tego rodzaju kosztom. No i co zrobi? No, profesor Gwiazdowski powiada, że rozrośnie się zatrudnienie na czarno. To jest możliwe, ale jak rząd tu wprowadzi, tam CBA zacznie podsłuchiwać wszystkich, podglądać i tam proga, no to może się nie, ta szara strefa może rzeczywiście zostać zdławiona. No to wtedy nie będzie innego wyjścia jak bankructwa. No i ci obywatele nie tylko nie dostaną 4000, ale nic nie dostaną. No i co my wtedy zrobimy? Także ja, a to jest dopiero początek kampanii wyborczej, ja tutaj taki w ramach twórczego rozwinięcia licytacji na obietnicę zaproponowałem program 0,5 litra do obiadu na każde dziecko. On ma aspekt nie tylko fiskalny, ale ma aspekt zdrowotny i ma aspekt demograficzny. No bo 0,5 litra do obiadu, ale na każde dziecko. W związku z tym obywatele bezdzietni nawet by nie powąchali korka. To by była zachęta do zakładania rodzin. No to dobrze, prawda? Ale nie dostaliby nawet do powąchania korka, dopóki by się nie urodziło pierwsze dziecko. No to te pierwsze dzieci rodziłyby się zdrowe. Bo tam tego, jeszcze bez tych 0,5 litrówek zbędnych, co by dało państwu możliwość dodatkowych oszczędności na wydatkach na leczenie chorych dzieci. No więc aspekt fiskalny oprócz zdrowotnego. No i wreszcie aspekt demograficzny, bo tam każdy by chciał wypić i zakąsić, więc dzieci było dużo. Ten wskaźnik 1,3 by się podniósł. Myślę, że ktoś na to wpadnie pod koniec kampanii wyborczej, także wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Jeszcze, a mówię, no bo trudno przelicytować pana Jarosława Kaczyńskiego, który tak wysoko poprzeczkę postawił, że pani ta Małgorzata Kidawa-Błońska to, że tak powiem, epatuje nas swoją dobrocią, że będzie nam dobrze. No dlaczego nam będzie dobrze, to tego nie wiemy, ale być może, że ona zechce nam przychylić nieba. I tak nam przychyli nieba, że zobaczymy wszystkie gwiazdy. Proszę bardzo, drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczy państwa Izrael. Przywódcy tego państwa sobie ostatnio dosyć tak odważnie poczynają tam ze swoimi sąsiadami. Tu gdzieś komuś drona jakiegoś wyślą. Tu niedawno premier Netanyahu powiedział, że jeżeli wygra wybory, no to zaanektuje zachodni brzeg Jordanu. Jakieś tam problemy z Iranem. Troszeczkę to nabiera tempa. I teraz czy to wynika właśnie z takiego bojowego charakteru, powiedzmy, tego narodu, czy może szykują się do jakiejś przeprowadzki? No, ja nie wiem, czy to nie są takie truntadrackie popisy premiera Netanyahu
przed wyborami, bo tam też jego pozycja się trochę zachwiała. Nie udało mu się stworzyć rządu, jest powtórne wybory tam są. Ale być może, że coś jest na rzeczy, bo dopóki prezydentem jest Donald Trump, to rzeczywiście on spełnia wszystkie izraelskie życzenia, a nawet je odgaduje chyba. To może się wydawać korzystne dla izraelskich władz, ale też tam są pewne ograniczenia, na które zwrócił uwagę kilka lat temu izraelski minister infrastruktury. Izrael, jak wiadomo, jest przeciwny i zaniepokojony irańskim programem nuklearnym. Nie dlatego, że się spodziewa czy obawia, że jak Teheran będzie miał broń jądrową, to zaraz następnego dnia tę bombę zrzuci na Izrael. Nie. Tylko ten minister powiedział tak. Jeżeli Iran wejdzie w posiadanie broni jądrowej, to jest to kwestia czasu i to niedługiego, jak o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja, a być może nawet Egipt. I zakończył tę wypowiedź takim retorycznym pytaniem, i kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? No rację, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. Wolałbym się przenieść w jakieś spokojniejsze miejsce. No i, ale żeby się przenieść, to jest różnica, czy się przenosimy, że tak powiem, na gołą ziemię, zaczynamy od zera, czy się przenosimy na materac wysłany miliardami dolarów. To chyba jest różnica, więc to na razie nic tak wyraźnie tego nie zapowiada. Ale jeśli by doszło do jakichś takich przetasowań w Europie, to możliwe jest wszystko. Możliwe jest wszystko, również utworzenie Judeo-Polonii. To jest stara koncepcja Judeo-Polonii z 1916 roku, kiedy Niemcy były jeszcze przekonane, że wygrają wojnę. Właśnie na wschodzie to poszli jak burza tam naprzód. No i wtedy jeszcze nie było takiej mody, że tam wyrzynać całe narody, to jeszcze nikt na to nie wpadł. Jeszcze poziom kultury był trochę wyższy. Ale Niemcy chciały się stworzyć taki cordon sanitaire przed swoją częścią Europy. No i właśnie Judeo-Polonia to była takim pomysłem, żeby z guberni przyłączonych do Rosji w czasie pierwszego rozbioru Polski i przyłączonych przez Katarzynę guberni czarnomorskich stworzyć taki właśnie pas ochronny od Zatoki Ryskiej na północy do Morza Czarnego na południu. I to była właśnie Judeo-Polonia. Skład narodowościowy był taki, że tam 40% Polaków, 40% Żydów, bo to była pepiniera przecież Żydów światowych. Tak. No i tam reszta narodowości innych, jakieś ilości mniejsze. Ponieważ główne centra polskie były poza Judeo-Polonią, to oczywiście siłą rzeczy kierownikami politycznymi Judeo-Polonii byliby Żydzi. To jasne. No ale to się nie udało. Potem Niemcy jeszcze próbowali innej, tam w czasie okupacji była taka koncepcja Lublinland. Mniej więcej od Siedlec na północy do Niska na południu, taki rezerwat. Ale potem Hitler uznał, że nie ma co i tam ostateczne rozwiązanie i tak dalej. Ale to zawsze może odżyć, jak, bo tak, no, jeżeli rozbiór Ukrainy zostanie już międzynarodowo przyklepany, no to dobrze, ale zachodnia Ukraina nie ma, zostaje pozbawiona okręgów przemysłowych, prawda? I w takiej sytuacji całkiem byłoby rozsądne połączenie ją ze wschodnią Polską, jeśli tu roszczenia żydowskie byłyby zrealizowane. No a żeby Niemców tam jakoś obetrzeć im łzy, to żeby mogli odzyskać ziemie utracone. To jest czarny scenariusz, ale już się zdarzały takie czarne scenariusze, jeszcze gorsze. W związku z tym, no, dlatego właśnie trzeba się koncentrować na wzmacnianiu własnych sił, na wzmacnianiu gospodarki kraju, bo to armia maszeruje na brzuchu.
prawda? No i żeby ta armia jednak, ta, która słucha rozkazów rządu polskiego, jakikolwiek był on nie był, i dopóki mamy państwo, bo wielu ludziom się zdaje, że to państwo, to już diabli niech je wezmą i tak dalej. No, dopóki mamy państwo, jakie by ono nie było, to zawsze możemy je zreperować. A jak nie będziemy mieli, to już nie możemy go zreperować. Już nie mamy czego. Więc dlatego to jest takie istotne. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam do pana dwa takie pytania. Właśnie ustawy 468 czas, bo na drugą sprawę to pytanie brzmi, czy zwykłemu Polakowi będzie lepiej czy gorzej? Bo jak mamy tą krzywą Mellaffera, to doszliśmy do wniosku, że rząd już bardziej nas golić nie da rady. Zwykły człowiek nie ma udziału w Tauronie, ani w innych państwowych spółkach. Nie ma z tego zysku, tylko pracuje w tej elektrowni. Na drugą sprawę, jeżeli właścicielem elektrowni nie będzie Polak, tylko Żyd, no to co to zmieni z punktu widzenia Polaka? On nie da rady, ani więcej zarobi, ani mniej, po prostu dostanie pensję. Być może, że pan ma rację, ale doświadczenie historyczne poucza nas, że okupant raczej dba w pierwszej kolejności o własny interes, a o ludność okupowaną to o tyle o ile, żeby tam no, epidemii nie było, bo to jemu by zagroziło to, żeby tam no, zachować zdolność do pracy, żeby ludność okupowana zachowała zdolność do pracy, więc nie ma co ich tam morzyć głodem tylko, ale utrzymywać na takim minimalnym poziomie egzystencji, bo jak ktoś jest utrzymywany, musi walczyć o życie każdego dnia, to mu nie przychodzą do głowy żadne głupstwa, a w każdym razie trudniej mu przychodzą do głowy różne głupstwa. Bo kiedyś Stalin taki eksperyment zrobił, taka anegdotka jest, że różni tam zachodni, amerykańscy ci spytali Stalina, dlaczego on tak trzyma krótko tych swoich obywateli, tak ich gnębi. A on im nie powiedział nic, tylko zaprowadził ich do kurnika i tam były kury w dwóch kojcach. W jednym końcu były kury, które były normalnie karmione, obficie i tak dalej, a w drugim były kury głodzone. No i otworzyli te kojce i wysypali przed jednymi i drugimi kurami ziarno. I te kury, które tam były syte, to tam podziubały, ale rozlazły się po całym kurniku. A te, które były głodne, to się rzuciły na to, walczyły między sobą o kolejność dziobania i tak dalej. Także myślę, że to jest bardziej prawdopodobne. To jest bardziej prawdopodobne. Dlatego wolałbym, żeby do tego nie doszło, bo wie pan, z taką okupacją, zwłaszcza gdyby koniunktury światowe się pogorszyły, a to zawsze jest możliwe, trudno by było się z niej wyzwolić. Ona by pod pewnymi względami była gorsza niż okupacja niemiecka czy sowiecka w czasie II wojny. Dlatego, że wtedy jeszcze, tam no, lepiej i gorzej, ale mogliśmy liczyć na to, że tam sojusznicy nie dadzą nam zginąć i nas w końcu tam wyzwolą i tak. A tu już by nie było takiej nadziei. Tu już by nie było takiej nadziei. I nie wiem, czy trwałaby 100 lat. Po 100 latach to byśmy się przyzwyczaili. Tym bardziej, że mamy do czynienia jednocześnie z tym zagrożeniem, mamy do czynienia z zagrożeniem drugim w postaci rewolucji komunistycznej, która i u nas już jest. Tylko nam się wydaje, że jej nie ma, dlatego, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy, bo my znamy strategię bolszewicką. To jest gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, masowy terror i masowe duraczenie. To się zmieniło pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Zaczęto od strategii bolszewickiej odchodzić, bo ona okazała się na dłuższą metę nieefektywna. I teraz rewolucja bolszewicka jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował taki włoski komunista Antoni Gramsci, który uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury. To znaczy co?
Ano, trzeba zniszczyć kulturę burżuazyjną. No to ona już ledwo zipie. Ledwo zipie. Ta kultura burżuazyjna jest pojmowana bardzo szeroko. Nie tylko chodzi o twórczość tam artystyczną, ale prawo, obyczaje, instytucje, takie jak kościół, rodzina i tak dalej, wreszcie państwo. Celem tego jest przekształcenie historycznych narodów europejskich w tak zwany nawóz historii. I jeśli to by się udało, to właściwie już nie ma przed nami żadnej nadziei. Nie ma przed nami żadnej nadziei, w każdym razie na bardzo długo. Przykładem jest naród czeski. Naród czeski po bitwie pod Białą Górą, gdzie tam wyrżnięto szlachtę po bitwie, nie w bitwie, tylko po bitwie, uwstecznił się do poziomu przednarodowego, utracił szlachtę własną. Szlachtą byli Niemcy. I Czesi się uwstecznili do poziomu przednarodowego, do poziomu narodowości. I dopiero w XIX wieku rozpoczął się mozolny proces powrotu do narodu, odrodzenia narodowego czeskiego. To ten przykład pokazuje, że jest to możliwe, że takie uwstecznienie jest możliwe. Myślę, że powinniśmy temu jakoś zapobiegać. Że ten aspekt ekonomiczny, który pan poruszył, on też jest wątpliwy. Ale to jest tylko jeden z wielu aspektów okupacji. Tutaj mam drugie pytanie. Bo jak na przykład, no młoda osoba wyjeżdża za granicę, tak? To nie wyjeżdżam, żeby walczyć o Polskę w niemieckiej fabryce, tylko przyjeżdżam po zarobkom. Przyjeżdżam do przedsiębiorstwa, które jest dobrze zarządzane, daje dobrą pensję, daje dobrą pracę, daje dobre możliwości rozwoju. Kiedyś Niemcy byli naszym okupantem. Ja teraz jadę do mojego byłego okupanta po to, żeby dobrze pracować. Bo zależy mi na tym, żeby przedsiębiorstwa były dobrze zarządzane. Jak tutaj w Polsce co rusz się natykamy na tym, że do przedsiębiorstw państwowych, zwłaszcza i do osoby po znajomości, już od zarządu praktycznie do jakiegoś brygadzisty jest po znajomości człowiek przydzielany. Przedsiębiorstwa źle funkcjonują. No, wśród moich kolegów to dochodzimy do wniosku, że najchętniej chcielibyśmy, żeby to wszystko upadło i żeby to zostało sprzedane za granicę, żeby przyjechał praktycznie zagraniczny menadżer, ponieważ oni się znają na tym, jak prowadzić huty, stocznie, jak prowadzić wszystko. Nie chcielibyśmy się, w cudzysłowie, dożerać z osobami po znajomości. Może jeżeli po prostu, tak jak mówi Janusz Korwin-Mikke, że na wyborach wybieramy swojego oprawcę albo właściciela, to może powinniśmy sobie zatem. Pan Janusz czasami tak, żeby osiągnąć efekt, to czasami przesadza, ale wie pan, no dlaczego zaraz, żeby tu wszystko oddać cudzoziemcom i się poddać ich władzy, a nie lepiej zarządzać gospodarką normalnie u nas? Ja nie sądzę, żeby polscy obywatele byli głupsi od innych. Naprawdę nie wierzę i podam przykład, bo ja trochę jeżdżę po świecie i na przykład od jutro lecę do Manchesteru i tam mam trochę znajomych tych Polaków i oni wcale nie są tacy obojętni na polskie sprawy. O, podam przykład, jest tam takie stowarzyszenie młodzieżowe, polskie Patrie Fidelis. Ono nie jest liczne, ale dosyć energicznie działa. No i kiedy premier Cameron, bo to jeszcze za niego rządów, zaczął tam Polakom wymyślać, żeby się podlizać własnym tamtym narodowcom, to oni urządzili demonstrację na Downing Street i mają kontakty tam z mediami angielskimi, nie tam polonijnymi, tylko angielskimi mediami, nagłośnili to. I premier Cameron musiał się zreflektować. 800 ludzi, tylko wiedzieli, czego chcą, troszeczkę zmienili politykę jednego z mocarstw światowych. A potem jeszcze poszli za ciosem, bo proklamowali strajk polskich pracowników. Nie taki, żeby tam pokazać Anglikom, że wy bez nas to sobie nie poradzicie, nie. Bardzo mądrze to zrobili. Mianowicie polscy pracownicy brali zwolnienia z pracy, żeby oddać krew do angielskich szpitali.
Media angielskie oszalały z zachwytu. Tylko jednego słowa zapomnieli dodać, te media zapomniały dodać, że Polacy znowu oddają krew dla Anglików. Znowu. Ale no i tu już nikt nie mógł powiedzieć złego słowa. Także wie pan, to nie jest tak, że tych ludzi nic nie obchodzi. Przeciwnie, wielu z nich to są bardzo tacy oddani patrioci. I wcale nie są głupsi od Anglików tyle, tylko rzeczywiście. O, mam przykład taki, grupa 15 inżynierów z Kalisza, których zwerbował angielski pracodawca. Miał właściciel fabryki, która produkowała protezy medyczne. Ale no, była na progu bankructwa, dlatego że te protezy nie funkcjonowały. Klienci zwracali im. I ci przyjechali tam i to oni sami mi to opowiadali, więc ja początkowo nie chciałem im wierzyć, bo myślałem, że to megalomania taka. Powiedzieli mi, że angielscy inżynierowie nie umieją matematyki. I tak tam te protezy robili tak pi razy oko, żeby Anglia nie zginęła. No i to nie działało. Oni wzięli się od podstaw za to. Wyprowadzili tę fabrykę na prostą. No i oczywiście wtedy się zaczęły intrygi, że tu Polacy się panoszą, że to, że tamto. I oni mnie bardzo tak, taka atmosfera wrogości wobec nich narastała. I oni wreszcie poszli do tego szefa i mówią, o co chodzi? A ten taki trochę był no, zakłopotany, mówi, wiecie, rozumiecie i tak. To on mówi, jak nie chcecie nas tutaj, to się tam sami rządźcie. I to znowu wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Także nie jest tak, że my byśmy sobie nie dali rady. Dalibyśmy sobie radę, tyle tylko, że musimy odblokować narodowy potencjał gospodarczy. To rzeczywiście musimy zrobić i to jest najważniejsze zadanie chyba, jakie stoi przed Sejmem, takie długofalowe. Bo narodowy potencjał gospodarczy jest zablokowany, co pan zresztą słusznie zauważył, przez trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest niewłaściwy, wadliwy model ekonomiczny państwa. Ja go nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego, czy jest pracowity, przedsiębiorczy, pomysłowy, czy ryzyka się nie boi, czy ma szczęście. Jak ma te wszystkie zalety, przeboruje sobie dostęp do rynku i tam odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. A w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku decyduje przynależność do sitwy. Z tajnymi służbami tam najtwardsze jądro. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi zostać wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, tak zwanymi strategicznymi sektorami, gdzieś na obrzeża i tam może dłubać sobie, kit z okien wydłubać, bo przecież każdy z czegoś musi żyć, jeszcze podatki zapłacić. Ale w rezultacie tego narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Drugim czynnikiem blokującym jest postępująca biurokratyzacja państwa. I trzecim czynnikiem, na który właśnie warto zwrócić uwagę, bo to jest niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Co ten projekt przewidywał? Po ostatecznym zwycięstwie niemieckim na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej miały być utworzone państwa pozornie niepodległe, ale faktycznie niemieckie protektoraty i uwaga, uwaga, o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. W 1918 roku nie udało się tego wprowadzić, bo Niemcy przegrały, ale 90 lat później, 1 maja 2004 roku, przyjętych zostało 8 państw środkowoeuropejskich do Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem. No i zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa. I on jest realizowany. I to, o czym pan mówi, to są jedne z wielu konsekwencji tego. I z tym musimy
coś zrobić, no bo albo rzeczywiście ostatni zgasi światło i tyle. Ja bym wolał, żeby tak nie było. Proszę bardzo. Pani tutaj prosi o głos. Przepraszam, wcześniej pan. A, no to jak wcześniej to tak. Prior tempore potier iure. Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja chciałem zwrócić uwagę temu młodemu panu, że troszkę musi się popracować nad swoim spojrzeniem w tył, jakie Polska przeszła dzieje. I to odnośnie sprawa żydowska, jak i sprawa niemiecka. Nie można wpuszczać obcego do swojego domu, żeby panu zagospodarował wszystko, bo pan na tym przegra. Wszystko pan przegra. Tak nie wolno myśleć, a jest pan młody i musi pan tu zrobić swoją rewizję swojego ducha. Bo wpuścić kogoś, żeby zarządzał panem, to pana zniszczy. To ja tylko chciałem tak na... No, jeśli można dodać do tego, no była taka próba i to podjęta w dobrej wierze. Za czasów w XVIII wieku, kiedy chodziło o wybór Stanisława Augusta na króla Polski. Inna rzecz, że tu, a proszę usiąść łaskawie, Katarzyna właściwie wpadła na ten pomysł, bo tak zachowała się korespondencja. Katarzyna pisze do Stanisława Augusta, z którym utrzymywała zresztą nie tylko korespondencję, ale tam bliższe spotkania trzeciego stopnia. No i pisze tak, wysyłam hrabiego Keyserlinga, żeby zrobił ciebie królem. A jak to nie będzie możliwe, to życzę sobie, żeby królem został książę Adam Czartoryski. I zwolennicy familii, czyli stronnictwa Czartoryskich, które było rzeczywiście takie patriotyczne, obawiali się kontrakcji hetmana Branickiego. I żeby uniemożliwić mu użycie wojska przeciwko Stanisławowi Augustowi, to żeby go zneutralizować, to zaprosili wojska rosyjskie. I one już potem nie wyszły. One już potem nie wyszły. Między innymi dlatego, że w 1720 roku w Poczdamie został podpisany tajny traktat między Prusami i Rosją, który miał zapobiec wszelkim próbom powiększenia wojska w Polsce. I mimo, że takie próby były podejmowane, nawet niektóre dochodziły do fazy ustawodawczej, to żadna się nie udała, dlatego że obydwa te państwa miały tak rozbudowaną agenturę w Polsce i tak wpływową, że ona każdą taką próbę potrafiła zablokować. O, dzisiaj też tak jest, więc to, no, ale to jest osobny temat, więc ja nie chciałbym wszystkich naraz poruszać, całego świata naprawiać, bo to by było nieznośne. Proszę bardzo, może pani w takim razie. Tak? A, proszę. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Jeszcze parę lat temu, kiedy państwo Izrael się już tak osadziło lepiej na ziemiach Palestyny. Co oni tam wyprawiali? Tam przecież buldożerami burzyli domy razem z ludźmi, z dziećmi. I o tym, no, raczej się milczało. Za wiele się o tym nie mówiło, ale taka prawda była. To ja liznąłem trochę Talmudu i wiem, że po prostu to są rasiści. Rzeczywiście mają pewne takie cechy. Nie ma co dyskutować. Mają pewne cechy szowinistyczne, to prawda. Tak. Druga mają. Sprawa, panie redaktorze, chciałem zwrócić uwagę na to, że na to nasze złoto. I proszę tak, bo pan na pewno ma dużą wiedzę na temat tego, czy my nie mamy gdzie, czy my nie mamy możliwości, czy nie mamy wizji na to, żeby to nasze złoto, to nasze dobro, to nasz dorobek w Polsce się znajdowało. Jakie tam są przecież zaszłości z tym złotem, które w 80 ton się po wojnie
plątało, później było odzyskane, jak to było rozgrabione, ale to wiadomo, że było rozgrabione. Ale chodzi mi o to, że czy teraz nie moglibyśmy to posiadać tu na ziemiach? Myślę, że technicznych przeciwwskazań nie ma. Jest pewne ryzyko, ale to nie tylko my tak postępujemy. Kiedy w 2008 roku byłem w Kalifornii, no i akurat kryzys finansowy był i tak rozmawialiśmy przy kolacji tam w takim większym towarzystwie o tym kryzysie, no i tam w pewnym momencie zeszła rozmowa na temat złota. No i ja mówię, to złoto w Forcie Knox. A ci Amerykanie mówią, w jakim forcie? No ja mówię, no jak to w jakim? W tym samym cały czas, zawsze było tam. A oni mówią, nie ma. Mówię, jak to nie ma? To gdzie jest? Mówią, w Wielkiej Brytanii. Ja mówię, dlaczego w Wielkiej Brytanii? I powiedzieli mi tak, bo leży na wyspie i ma broń jądrową. Tak mi powiedzieli. Niemcy trzymali swoje złoto i trzymają, znaczy tak im się wydaje, w Stanach Zjednoczonych. No i od kilku lat bezskutecznie próbują wyjednać zgodę na to, żeby ten magazyn, gdzie to złoto jest, odwiedzili niemieccy inspektorzy i tylko żeby zobaczyli, czy ono jest. Od kilku lat nie mogą się tego doprosić. Także nie wiem, co się z nim stało. To się zdarzało. Jest taka książka dwóch angielskich autorów. Polskie tłumaczenie nosi tytuł Od własnej kuli. Oni strasznie narzekają na prezydenta Roosevelta, że on właściwie doprowadził do zniszczenia Imperium Brytyjskiego. No i między innymi piszą, że jak to prezydent Roosevelt ukradł, zwyczajnie przeładował ze statku na statek, znaczy nie on osobiście, ale jego tam funkcjonariusze, brytyjskie złoto, które było w Dakarze. Po prostu przypłynął amerykański okręt i wziął. No więc to... Panie redaktorze, jeszcze takie krótkie pytanie. Czy pan, mówiąc w swoich takich prelekcjach prawdę i tylko prawdę, czy pan nie, kiedyś nie doznał jakiejś próby takiego delikatnego przekupstwa, żeby pan się troszkę uciszył, żeby pan nie mówił tej prawdy, czy jakieś insynuacje takie? Insynuacje to owszem, bo wie pan, na tym polega operacyjne rozpracowanie tak zwanego figuranta. Ja byłem figurantem operacyjnie rozpracowywanym jeszcze w latach 70. za komuny. Także mniej więcej wiem, jak to wygląda. Na przykład takie plotki krążą, a to ten, to na przykład, że niedawno, w 2012 roku, a więc już po transformacji ustrojowej, w sieci jakiś jegomość umieścił fałszywy dokument, co wyszło na jaw, że jest fałszywy, z rzekomym moim zobowiązaniem do współpracy z SB. Co miało, jaki cel miała ta fałszywka? No, żeby mnie zdyskredytować w opinii publicznej, to jasne. A to się wszystko działo w ramach operacji Menora, którą przeciwko profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi, Waldemarowi Łysiakowi i mnie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o czym ja się dowiedziałem kilka lat później. No i w związku z tym tak trochę byłem tym zirytowany i powiedziałem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kupa gówna. No i ten szef ABW napisał do mnie taki pełen goryczy list, że jak ja mogę tak dyskredytować organy państwowe, bądź co bądź, że to podrywa zaufanie. Ja mu odpowiedziałem, że ja tylko nazywam to, co wy robicie. Jak wy przestaniecie to robić, to ja przestanę to nazywać. No i tyle. Wie pan, ja mam 72 lata, w moim wieku to już nie wypada być takim bojącym. No i tak trzeba na coś umrzeć, to w końcu nie wszystko jedno na co. Proszę bardzo, pani. Redaktorze, pozwoli pan, że zadam pytanie na siedząco. No to oczywiście, jeszcze wystarczy, że ja stoję.
Pan też mógłby usiąść. Nie, bo lepiej mi się mówi na stojąco. Mam takie pytanie. Co pan myśli, jakie jest pana zdanie na temat tego, żeby wykorzystać nasze zasoby naturalne, pokłady węgla koksującego, bardzo wartościowego, do uregulowania zobowiązań emerytalnych, prawda? W związku z tym, jeżeli byśmy się zdecydowali na zmianę systemu i pan mówił o swoich rozwiązaniach, o swoich propozycjach, o podatku celowym, czy pan myślał właśnie o tym rozwiązaniu również? Proszę pani, proszę państwa. A jeszcze przepraszam, że tak powiem tak. Słowo, bo ostatnio jest głośno właśnie o podziemnej metodzie zgazowania węgla, tak? Także mielibyśmy wodór i przy okazji mielibyśmy niezależność. Ja proszę się nie gniewać, ale ja nie jestem tutaj fachowcem od tych spraw, więc nie będę się wymądrzał. Natomiast z tego co wiem, to Polska importuje dosyć duże ilości węgla kamiennego i to czasami z krajów dosyć odległych, z miej dosyć, na przykład z Australii. Bo teraz Hun Weibini z Greenpeace'u zatrzymali statek, co z Mozambiku przywiózł węgiel. Dlaczego? Tak, dlaczego tak? Dlatego, że w Polsce trzeba coraz głębiej wchodzić do pokładów. Już te płytsze są wyeksploatowane, więc trzeba, to jest coraz bardziej kosztowne. I ten, tak? Ale są takie możliwości, nie tylko my próbujemy, prawda? Proszę pani, być może, że to prawda. Ja mówię, nie znam się na tym, więc nie będę się wymądrzał. Natomiast wiem, że węgiel na przykład australijski, jak byłem w Australii, się trochę tym interesowałem. Otóż tam są w głębi lądu kopalnie odkrywkowe. I tam eksploatacja jest po prostu bardzo tania tych kopalni. Główny problem to jest, jak to dowieźć do portu. Ale są zbudowane linie kolejowe i takie potężne pociągi tam z ciężkimi lokomotywami tam jeżdżą i jeden za drugim do portu. I większość to Chińczycy biorą, a my tam tylko troszeczkę. Podobnie w Kanadzie, w prowincji Alberta są pokłady węgla tam na północy. I też bardzo, bardzo tania jest eksploatacja. To mi opowiadał taki pan w Calgary, u którego tam się zatrzymałem. On był inżynierem, górnikiem, mówię, był, bo już umarł. I nic dziwnego, że no, trudno jest wydawać ciężkie pieniądze na wydobycie z głębi ziemi, gdzie tam trzeba bić 1,5 kilometra szybu, kiedy na przykład w takiej Kanadzie jest góra i wystarczy zbocze przeborować, nawet nie jest bardzo spadzisty ten chodnik główny, żeby ten węgiel, to złoże eksploatować. Także w tamtych krajach jest bardzo tanie wydobycie, nawet łącznie z kosztami transportu. Bo teraz transport morski no, też tam kosztuje, ale nie tak znowu drogo, żeby to się... Ja myślę, że należałoby to sprawdzić i porównać. No być może, że gazyfikacja węgla pod ziemią byłaby opłacalna, ale no może by była sprzeczna z projektem Mitteleuropa. Bo w Niemczech też tam są ograniczenia. Jak byłem w Essen, to tam nie ma przemysłu. Już wszystko jest, ta czarna metalurgia, która tam wtedy była, to jest w Chinach albo w Indiach. Słyszymy na taką sytuację. Eksperci właśnie z dziedziny górnictwa przedstawili projekt właśnie, o którym mówimy, prawda, dotyczący zgazowania węgla. Natomiast rząd się tym nie zainteresował. Także to jest dla mnie zaskakujące i niepokojące. No, wie pani, być może, że rząd wie coś, o czym my nie wiemy. Na przykład, że jakieś obietnice poczynił, o których my nie wiemy. Na przykład takie, że do tam, no zresztą mówią ten sodomita, pan Biedroń, powiada, że to on zlikwiduje wszystkie kopalnie. No to albo coś wie, albo tak gada, no to nie wiem, ale w każdym razie no 11 czy 14% zaufania ma społecznego w sondażach. To właśnie dlatego mówię, że coś złego się z nami dzieje. Z nami. Proszę bardzo. Tam pan z tyłu. Proszę, chciałem panu podziękować za dużą, chyba
nie jest ona samotna, bo Państwo mi dotrzymujecie towarzystwa. Panie redaktorze, śmiałe roszczenia żydowskie zbiegają się z nieśmiałymi roszczeniami polskimi wobec Niemiec. Czy Pana zdaniem są jakieś szanse na zaspokojenie ich, czy dopiero pod obcym zarządem? Nie ma szans, o czym zresztą expressis verbis powiedział pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Oglądałem konferencję prasową z udziałem jego niemieckiego odpowiednika, no i jego. I w obecności tego niemieckiego ministra spraw zagranicznych pan minister Czaputowicz powiedział, że problem reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Tak powiedział polski minister spraw zagranicznych. Ta sprawa służy do bicia piany w mediach. Do bicia piany w mediach, bo to ludzi tam ekscytuje, no tam, o, może dostaniemy reparację. Zresztą już pewne kroki zostały poczynione w tym względzie. Jest taki pan Jan Zbigniew Potocki, który tam się uważa za prezydenta i tak dalej. No i on wygrał ponad 800 miliardów dolarów reparacji wojennych od Niemiec dla Polski przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, Sądem Polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. No to tylko wyegzekwować ten wyrok i już wszystko jasne. Myślę, że bardzo trudno by było takie wyroki egzekwować, ale to rzućmy na to zasłonę. Jaka jest, jak wygląda stan faktyczny, prawny? Jakie jest stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie? Otóż w 1945 roku Niemcy zostały zlikwidowane. Hitler się zastrzelił, rządu admirała Dönitza nikt nie uznawał. W związku z tym Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne i o sprawach niemieckich decydowała konferencja w Poczdamie. Te mocarstwa, które brały udział w konferencji w Poczdamie. I konferencja w Poczdamie zdecydowała o reparacjach wojennych między innymi dla Polski. Tylko Polsce przyznała reparacje z sowieckiej strefy okupacyjnej. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami, jak to mówią, po bratersku. To znaczy nic nam nie dawali, ale w zamian za to zażądali wybierania węgla górnośląskiego za darmo. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił podnieść na to ręki. A jak Stalin umarł w marcu 1953 roku, to wkrótce potem rząd ówczesny polski zrzekł się tych reparacji, których i tak nic nie miał, ale w zamian za obietnicę, że Sowieci przestaną wybierać górnośląski węgiel. I oni to obiecali. Przestali dopiero w 1956 roku, ale wtedy obiecali. I stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy, zgodnie z dyspozycjami konferencji w Poczdamie, sprawę reparacji uregulowały. A jakie były rozliczenia między Polską i Związkiem Sowieckim, to ich to nie obchodzi. Takie jest oficjalne stanowisko Niemiec. A gdyby rzeczywiście sprawa reparacji dawała jakieś szanse powodzenia, to już dawno poszłaby w tej sprawie oficjalna nota rządu polskiego. Ale ani za pani premier Szydło, ani za premiera Morawieckiego takiej noty nie było. No, wiedzą, że się po prostu, że to jest bez sensu, że to nic nie da. Natomiast, żeby w mediach bić pianę, no to dlaczego nie? To paliwo smoleńskie się wypaliło. W związku z tym trzeba jakiegoś innego użyć do rozhuśtywania emocjonalnego opinii publicznej. I to się świetnie nadaje. Jedno jest tylko niebezpieczeństwo tutaj. Że są niektórzy ludzie, nawet w dobrej wierze, którzy zaczynają wiązać reparacje wojenne od Niemiec z roszczeniami żydowskimi. Powiadają tak, dobra, my możemy te roszczenia żydowskie uregulować, ale dopiero wtedy, jak Niemcy nam reparacje wypłacą. To jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Dlaczego? Dlatego, że ja się obawiam, że my od Niemiec żadnych reparacji nie uzyskamy. Natomiast Żydzi od nas by uzyskali coś bezcennego, na czym im bardzo zależy,
uznanie zasadności ich roszczeń. Wypłacimy wam, ale no nie mamy pieniędzy. Jak dostaniemy od Niemców, to wam wypłacimy. Znaczy, że słusznie, żeście się od nas domagali. Nie wolno takich lekkomyślnych rzeczy robić. Nie wolno, bo to, powiadam, słowo wylatuje wróblem, wraca wołem i potem już nie można tego cofnąć. Proszę bardzo. Ja mam w tej chwili... Tak, proszę bardzo. Kto ma mikrofon, to ten ma rację. To na siedząco. Proszę bardzo. Pan redaktor mówił o różnych po prostu, powiedzmy, zaniedbaniach w stosunku naszego rządu, w stosunku do roszczeń żydowskich. Tego. A nasi rządzący w osobie pana Morawieckiego i tego pana prezesa mówią, że prawda, że nic, nikomu nic nam, prawda, do naszej własności, nikomu nie jesteśmy winni, już wszystko zostało uregulowane i nie mają tego racji Żydzi, żeby żądać od nas, prawda, jakieś tam odszkodowań i tak dalej, prawda, tego. No to akurat no tak, prawda, tak nas upewniają. To akurat prawda, natomiast wie pan, oni chcą od nas wydobyć ten majątek, nie dlatego, że uważają, że mają rację, tylko dlatego, że uważają, że my jesteśmy bezbronni wobec tego. To tak jak w bajce Krasickiego, pozbawionego złudzeń księdza biskupa, o wilkach i jagnięciu. Jak to pisze biskup Krasicki, że wilcy w lesie przydybali jagnię. No i już się szykują, żeby je rozszarpać i pożreć, a tu nagle jagnię postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności. I powiada, hola, co jest? Tak bez zdania racji mnie tu będziecie rozszarpywać i pożerać? No i wilki się zreflektowały, rzeczywiście tak nie można. No i po krótkiej naradzie przedstawiły jagnięciu trzy powody, dla których je rozszarpią i zjedzą. Smaczność, słaby i w lesie. No i zjedli niezabawę, powiada ksiądz biskup. Także Żydzi tak samo podchodzą i to, że im się nic nie należy i tak dalej, to wszystko prawda. Natomiast już nie jestem pewien, czy na przykład prezes Kaczyński wytrwa w tym postanowieniu, że nikomu nic nie przekaże. Bo jak będzie musiał, jak nasz najważniejszy sojusznik go przyciśnie do ściany i powie, no, proszę tu w podskokach realizować, to on to zrobi, no bo co ma? On wie, że cały jego rząd wisi na cienkiej nitce amerykańskiego poparcia. Jeśli ta nitka się urwie, to wszystko runie w ciemności zewnętrzne, tam skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. Jak my to wiemy, to i on to wie. Tylko jak to zrobi, to wtedy będzie musiał coś nam powiedzieć. I ja nawet się domyślam, co on wtedy powie. Powie, no rzeczywiście to tak się stało. No widzicie, kurczę, no walczyłem jak lew do końca, ale to Herkules, że tak powiem, nie poradzi przeciwko wszystkim. Ale i tak możecie się uważać za szczęściarzy, że to myśmy zrobili. Bo gdybyśmy my tego nie zrobili, to Tusk by to zrobił i dopiero by była tragedia. No, to tak. Co więcej, bardzo wielu ludzi w to uwierzy. Bardzo wielu ludzi w to uwierzy, bo tak jak patrzę, w co ludzie wierzą, to aż człowieka czasami dziw bierze. No, ale to tak. Ktoś powiedział, że jak ludzie nie wierzą w Boga, to już we wszystko uwierzą. Coś w tym jest. Proszę bardzo. Jeszcze. Proszę. No ta komisja Mularczyka, bo jest taki polityk, prawda? No jest. Jak lew, żeby prawda, te odszkodowania uzyskać i tam już liczą, ile to się nam należy. O, tak. A z drugiej strony w Niemczech niektórzy politycy mówią tak, jak Polacy to się będą tego no, upierać w tych odszkodowaniach, to trzeba Polakom powiedzieć,
a ziemię tak zwane odzyskamy. Bo możemy się targować, albo tego zwrócimy, zapłacimy za, prawda, za. Oto to, oto to i to... Oddajcie nam. Proszę pana, właśnie i oto to. Zdajmy się, niech nas pan poseł Mularczyk na manowce takie zaprowadzi, bo jak my się wdamy z Niemcami w rozmowę, na jakich warunkach my możemy im oddać ziemię utracone, to po prostu już to by była głupota do kwadratu. Pan poseł Mularczyk, ja śledzę jego aktywność w tej sprawie i on najpierw ogłosił, że on tu odzyska te reparacje. Ale powiedział potem tak, że zasięgnie opinii Biura Analiz Sejmowych. To znaczy, że pierwsze oświadczenie wygłosił bez zasięgania opinii Biura Analiz Sejmowych, więc po prostu chlapnął to, co mu ślina na język przyniosła. No potem, jak zasięgnął tej opinii, to już spuścił z tonu. Bo już nie powiedział, że on tu odzyska te reparacje, tylko on takie prawo ustanowi, przeforsuje, że obywatele polscy będą mogli przed polskimi sądami dochodzić odszkodowań od Niemiec. No to pięknie, że będą mogli, tylko jeszcze trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie. Takie proste, ale ważne. W jaki sposób Polska będzie mogła zmusić Niemcy do zrobienia czegoś, czego Niemcy nie będą chciały zrobić? Jak ktoś wie, to chętnie bym posłuchał, ale ja nie wiem. Polska, która kupuje czołgi i amunicję do nich w Niemczech, no to może Niemców straszyć. Ciekaw jestem czym. Więc to tak. I pan poseł Mularczyk powiedział, no, że przed sądami polskimi. Rozumiem, że kancelaria pana mecenasa Mularczyka, bo on jest adwokatem, będzie te sprawy prowadziła. No i czy tam uzyskają te reparacje, czy nie, to honorarium kancelaria weźmie. No i to, no tak, tak się możemy bawić. Także myślę, że nie ma co przywiązywać do tego wagi, robić sobie złudzeń. Bo jeżeli się wdamy w tego typu spekulacje, to powiem, to problem rozbioru Polski staje się całkiem realny. Całkiem realny, no bo wtedy jak my tak, to jak wy tak, to my tak. I to właśnie tak. Dlatego lepiej jest no, jakoś odkręcić te zaniedbania, bo to mówię nie tylko ten rząd, to i poprzednie rządy są winne tutaj, to my niestety wtedy nie zwracaliśmy uwagi, bo ja od prawie 30 lat się temu przyglądam, bo ten plan obrabowania Polski już ma 30 lat i w tej chwili wchodzi w fazę realizacji, wchodzi w fazę końcową. I że temu zapobiegać, to trzeba było 25 lat temu, to wtedy jeszcze to nie było groźne. Teraz jest bardzo groźne i teraz jedyne, co możemy zrobić, to takie doraźne środki podejmować, żeby zyskać na czasie. Ale okazuje się, że i tego nie możemy zrobić. Proszę bardzo. Takie pytanie krótkie, szanse Konfederacji. No, Konfederacja ma szansę, chociażby ostatni sondaż na to wskazuje. Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z satelitami, może liczyć na 45%. Ta Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska z satelitami, na 30%. Już mamy 75%. Sodomici, SLD, na 14%. No to 89%. Jeszcze 11% zostaje na dwa komitety wyborcze, PSL i Konfederację. To szansa jest. Ale czy warto w tym kierunku patrzeć? Proszę pana, ja myślę, że wszystkie te ugrupowania, które w tej chwili startują do Sejmu, stają do tych wyborów, już rządziły. Już rządziły. No i jak ktoś jest z tych rządów zadowolony, no to powinien poprzeć któreś z nich, prawda? Ale jak ktoś jest niezadowolony,
to wydaje mi się, że powinien podjąć próbę dania szansy temu ugrupowaniu, które jeszcze nie rządziło. Być może, że ono na tę szansę nie zasługuje, ale tego się nie dowiemy, dopóki im tej szansy nie damy. Tego się nie dowiemy, bo to wtedy już... No, to tyle. No, ja nie jestem członkiem Konfederacji, ale uważam, że należy im dać szansę. Dziury w niebie nie będzie, bo to nie sądzę, żeby ona uzyskała wynik taki, że tam samodzielnie rząd stworzy. Nie sądzę. To jest bardzo długotrwały proces. Natomiast no, jak w Sejmie pojawią się ludzie, którzy będą mieli jakieś oryginalne pomysły, ale nie takie jak osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka, która największy problem to miała, że w toalecie sejmowej nie ma haka, żeby zawiesić torebkę. No, to rzeczywiście to jest... Polska bez tego nie może wytrzymać. No więc dlatego warto... A te środowiska, które Konfederacje tworzą, to trochę tam mają jakiś trochę pomysłów. Warto ich dopuścić do głosu. Proszę bardzo. Chciałbym zadać takie pytanie, czy może być ogólnie sformułowane. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, nie ma żadnych gwarancji, że Amerykanie zapewnią nam bezpieczeństwo. Więc co należałoby zrobić w dziedzinie polityki międzynarodowej? Na jakie sojusze postawić? Czy w ogóle stawiać na jakieś konkretne sojusze? Nie, no proszę pana. Sojusz Atlantycki ma taką zaletę, że niewątpliwie istnieje i że to jest od strony militarnej organizacja dysponująca pewną siłą, więc to nic złego mieć sojusznika takiego, który obiecał, że w razie czego może Polsce pomoże. Bo trzeba pamiętać, jak brzmi artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ten, na który się tak skwapliwie powołujemy. Otóż on brzmi tak, że jeżeli któryś z członków sojuszu zostanie napadnięty, tam dalej rozwijają, co to znaczy, to inne państwa NATO mogą rozważyć, w jaki sposób przyjść mu z pomocą. Mogą rozważyć, w jaki sposób przyjść mu z pomocą, ale mogą rozważyć, żeby mu nie przychodzić z pomocą. Także nie ma tu automatyzmu, bo NATO nie pozbawia, traktat waszyngtoński nie pozbawia uczestników Sojuszu Atlantyckiego suwerenności państwowej. Także oni sami decydują, jak się zachowają w razie czego. No i warto też pamiętać, że jaki jest obszar działania NATO według traktatu waszyngtońskiego? To jest Europa i północny Atlantyk do zwrotnika raka. Taki jest obszar działania sojuszu. Więc jeżeli na przykład Polska uczestniczy, kontyngent wojskowy uczestniczy w Afganistanie, to on jako żywo, Afganistan nie leży ani w Europie, ani nie leży na północ od zwrotnika raka. W związku z tym nasz udział nie wynika z Sojuszu Północnoatlantyckiego. To już jest dwustronne porozumienie i uważam, że to powinniśmy właśnie otrzymywać wynagrodzenia jakieś. No, i na tym polega nie to, żeby występować, szukać jakichś egzotycznych tych, zresztą nie wiadomo, czy by ktoś z nami chciał tam jakiś fedus zawierać, bo tylko wyciągać korzyści maksymalne z tego, co jest. Bo trzeba się trzymać pewnej zasady metodologicznej. Żeby porównywać coś z czymś, to musimy porównywać coś, co istnieje, z czymś, co istnieje. Bo my wyobraźnię mamy nieograniczoną. My sobie zawsze możemy wyobrazić coś pięknego i ono oczywiście będzie lepsze od tego, co jest, tylko ma jedną wadę. Będzie miało jedną wadę, że tego nie ma. Więc dlatego musimy porównywać coś, co jest i z czymś, co jest. Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja tak dużo czasu poświęciliśmy pan redaktor, który obecnie na grabież przyszło i nie wiem. Wydaje mi się, że powinniśmy się tym pocieszyć, że nasi bracia starsi w wierze posługują się
i chcą się posłużyć naszą metodą na wnuczka, posługując się kłamstwami, chcą uzyskać jakieś korzyści. Także to jest nasza polska metoda i powinniśmy może być dumni, ja w nawiasie mówię to, ale tak, tak. Dziękuję. Proszę pana, no to rzeczywiście, ale niewiele nam z tego przyjdzie, że byliśmy wynalazcami tej metody. Myślę, że niewiele nam z tego przyjdzie, że jeżeli nastąpi przesunięcie własności, to nie w naszą stronę z tego powodu, tylko w przeciwną. Więc to ja bym takiej wagi do tego nie przywiązywał. Rozumiem, że to jest ironia, więc... To nie dosłownie, to ironia. Tak, tak, nie, jasne, to jasne. Proszę państwa, jeśli nie ma pytań, to bardzo państwu dziękuję, bo tu już widzę, że część publiczności już została wyczerpana. Jeśli ktoś z państwa tutaj jest zainteresowany, tak, jest. Proszę bardzo. A, proszę bardzo. Za bardzo nie da się z tego, od tego uciec, ponieważ w momencie, kiedy ktoś idzie do polityki, to idzie, no brutalnie mówiąc, na chapacie i po 4 latach ucieka z polityki. Nawet nie za bardzo da się od tego uciec. To w takim razie, jak już wybieramy po prostu tego naszego dowódcę, to nie lepiej wybrać takiego, który rzeczywiście dłużej by tu został, ale przynajmniej by miał zyski z tego, czyli zacząłby dbać o tą naszą gospodarkę, żeby ona dawała duże zyski, niż takiego, który przychodzi raz na 4 lata i jak najszybciej się dorobić. Proszę pana, no, są dwa rodzaje okupanta. Są dwa rodzaje okupanta. I bardzo takim dobrym porównaniem to jest Imperium Brytyjskie. Imperium Brytyjskie miało cechy trwałości. Anglicy uważali, że na wieki się usadowili w Indiach. No i tam rzeczywiście przez te wieki, kilka wieków, to tam Indie zmodernizowali, ale też tam ich bardzo tam wyciskali. Co mogli, to wyciskali. Tak jeden z drugim Anglik, jak mu tam dokuczała bieda w Anglii, jechał do Indii i tam wracał po kilku latach już jako człowiek bogaty. Nie dlatego, że tam tak elegancko zarządzał, tylko po prostu tych Hindusów tam wydoił maksymalnie. I są okupanci, którzy nie są pewni trwałości okupacji. I oni nie dbają o terytorium okupowane, tylko dbają o to, żeby jak najszybciej wyciągnąć z nich, co można wziąć na plecy, to bierzemy, a reszta niech tam się wali. I nigdy pan nie będzie pewny, z czym pan będzie miał do czynienia. Ja rozumiem, że przez pana przemawia irytacja i tutaj pan trochę tam z tyłu skarcił pana za takie, tutaj podkręcił pana patriotycznie. Rozumiem, że irytacja przez pana przemawia, ale to jest zrozumiałe, ale myślę, że powinien się pan wznieść nad tą irytację i tak realistycznie podejść, wie pan, bez uprzedzeń, ale i bez lęku. Ale i bez lęku, bo to irytacja, to ja też czasami ulegam, to się zdarza, ale to jest zły doradca. Zły doradca, bo wtedy człowiek jest emocjonalnie pobudzony tak i w związku z tym wszystko wydaje mu się lepsze od tego, co jest, a nie jest tak. Bardzo państwu dziękuję.